Szanowni Państwo, mamy godzinę 17, więc myślę, że możemy zaczynać. Ja nazywam się Sebastian Kuś i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, które poświęcone jest programowi modernizacji dróg gruntowych. Gospodarzem dzisiejszego spotkania pan prezydent miasta Paweł Silbert. Gościmy również zastępcę prezydenta pana Dariusza Starzyckiego, pana Pawła Bednarka, dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Gościmy również wiceprezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, pana Rafała Łabaja, ponieważ w państwa dzielnicy realizowany był program kanalizacyjny, a to nie pozostało bez wpływu na państwa drogi. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy, kilka informacji takich czysto technicznych. Planujemy, że dzisiejsze spotkanie potrwa około 1,5 godziny. Myślę, że to wystarczająca ilość czasu na to, żebyśmy sobie wszystko powiedzieli. Druga informacja ważna to taka, że dzisiejsze spotkanie, jak każde zresztą spotkanie z mieszkańcami, jest nagrywane. Później będzie można ten materiał w całości bez skrótów obejrzeć na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Ale to, proszę Państwa, również prośba gorąca do nas wszystkich, abyśmy dzisiaj rozmawiali za pomocą mikrofonów. Jeden mikrofon mamy tutaj dla pana prezydenta, ten sam będzie mikrofon dla państwa. Na zasadzie takiej, państwo chcecie zadać pytanie, chcecie o coś zapytać, zgłaszacie się państwo do głosu, ja państwu przekazuję mikrofon, państwo zadajecie pytanie i prezydent albo ktoś z naszych gości będzie odpowiadał. Będę tego pilnował i bardzo proszę, żebyśmy się nie przekrzykiwali. Każdy, kto będzie chciał, będzie miał okazję porozmawiać. Szanowni Państwo, to tytułem wstępu tyle. Proszę o zabranie głosu pana prezydenta. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, na przełomie zimy, to był bodajże koniec lutego, spotkaliśmy się tutaj, żeby się zastanowić nad tym, jakie drogi gruntowe możemy w sezonie 2013 zrobić w Ciężkowicach. Takie spotkania odbyły się również w innych dzielnicach miasta. Wtedy dokonano wyboru kilku takich dróg. Dzisiaj chcielibyśmy się z Państwem z tego rozliczyć, a pan dyrektor Bednarek również chciałby złożyć propozycje, jakie drogi gruntowe, jakie prace są możliwe do wykonania w roku 2014 w Ciężkowicach. Ładnie jest coś obiecać i ładnie się z tego rozliczyć. Mam nadzieję, że ten bilans tych modernizacji dróg gruntowych w Ciężkowicach nie wypadł źle. Mam nadzieję, że propozycje na następny rok też będą względnie satysfakcjonujące. Dodam do tego, że i przypominam o tym, że co do części dróg, które będą modernizowane w przyszłym roku, już się umówiliśmy tym spotkaniu wczesną wiosną. Zanim to nastąpi, chciałbym, żeby jeszcze też o tym, jak idą prace związane z kanalizacją w mieście w tym momencie i dzisiaj w Ciężkowicach, żeby opowiadał pan prezes Rafał Łabaj z naszego MPWiK-u. Temat dla nas ogromnie istotny, bowiem projekt ma dofinansowanie z Unii Europejskiej i będziemy go mogli zamknąć z sensem wtedy, jeżeli się odpowiednia ilość mieszkańców do kanalizacji podłączy. Uruchomiliśmy taki program, finansujemy go z pieniędzy gminnych, z pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale nie chciałbym odbierać chleba panu prezesowi, wobec tego przekazuję głos panom. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Moje nazwisko Paweł Bednarek, jestem dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Chyba najlepiej jak tutaj stanę, żeby do nikogo specjalnie tyłem nie stać, a widzieć przy okazji modernizacyjny nasz projekt do omówienia przed sobą. Więc tak, 8 miesięcy temu na spotkaniu tutaj z Państwem zaproponowaliśmy pewien katalog dróg, które spełniały pewne określone warunki formalne i faktyczne, spośród których można było dokonać wyboru dróg, które będą modernizowane w pierwszej kolejności w roku bieżącym, w roku 2014. Przypomnę, że kryterium, które było brane pod uwagę, żeby w ogóle taki katalog dróg wytypować, to był uregulowany stan prawny, na którym droga przebiega, czyli musiałaby to być własność gminna, istniejące podłoże, żeby w miarę prosto można było tą nakładkę asfaltową położyć,
i brak kłopotu z wodą opadową, deszczową, czyli żeby można było to zrobić szybko, bez dodatkowych projektów, bez dodatkowych kosztów, bez uzyskiwania pozwoleń na budowę, czyli tylko na zgłoszenie w Wydziale Architektury. Zaproponowaliśmy katalog dróg, nad którym Państwo głosowaliście i w wyniku tego wyboru dokonanego przez Państwa wybrano do realizacji w roku 2013 tę ulicę Ludową, Klinową, Cichy Kącik, Turystyczną, Zdrojową, fragment ulicy Ruszowickiej. Łącznie to jest bodaj 2100 metrów. Tak jak umówiliśmy się, przystąpiliśmy do realizacji. Rzeczywiście ciężkowice na początek prac naszych musiały chwilkę poczekać. Nie był to początek roku, ale w wielu przypadkach było to związane z trwającymi pracami kanalizacyjnymi, na szczęście, następnie z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po pracach kanalizacyjnych, ale w końcu jak zaczęliśmy, dosyć szybko się z tym uporaliśmy i te drogi, no, zaczęła być przebiegać realizacja. Które to są drogi? Tak krótko przelecę. Zaznaczone na mapie ulica Ludowa. Najpierw pierwsze zdjęcie, stan sprzed realizacji. Ja wiem, że Państwo pamiętacie pewnie, jak to wyglądało, ale pamięć ludzka jest ulotna, zwłaszcza jak już od jakiegoś czasu, przez ileś tygodni czy miesięcy droga jest nowa. Ja też czasami, jak tymi niektórymi drogami w Ciężkowicach jadę, bo tutaj akurat się złożyło tak, że niektóre z tych ulic są dosyć długie. Pół kilometra albo niewiele mniej, albo nawet więcej. I jak się tym jedzie już między domami, to człowiek ma wrażenie, jak już minęło tych parę miesięcy, że tak jest od dłuższego czasu po prostu. Ulica Ludowa, to jest oczywiście ten fragment w tamtą stronę, po modernizacji nakładką asfaltową. Tutaj zwrócę uwagę, że tak jak na początku było przekazane, że ulica Ludowa to jest 530 metrów i Państwo tyle wybraliście, natomiast w trakcie realizacji zadania, jak doszliśmy mniej więcej dotąd, okazało się, że tam dalej, troszkę w lesie, na odcinku 220-230 metrów są nieruchomości, ktoś się jeszcze buduje, lada chwila będzie już ta nieruchomość zamieszkana. Po konsultacji, po ocenie naszych własnych możliwości podjęliśmy decyzję o utwardzeniu tych 220 paru metrów dalej. Na razie w Kruszywie uwalcowane to jest, jest zrobione dosyć ładnie. Na tą chwilę jest to wystarczający dojazd, który tam po prostu funkcjonuje. Jeżeli chodzi o to przedłużenie ulicy Ludowej, czyli w tym momencie mamy prawie 750 metrów. Z drugiej strony Ciężkowic, tam za torami. Pamiętacie Państwo, jak dokonywaliśmy wyboru na rok bieżący, na rok przyszły. To jest taki kwartał ulic. Proponowaliśmy, żeby być może zrobić ten cały kwartał w jednym roku z uwagi na powiązania komunikacyjne między tymi domami. No niestety w głosowaniu wyszło tak, że na rok bieżący została wybrana do realizacji ulica, przepraszam, Turystyczna i Cichy Kącik, czyli te zaznaczone na zielono. Tak jak zostało wybrane, tak zostało zrobione, obie ulice zostały wykonane. Cichy Kącik sprzed realizacji, Cichy Kącik po realizacji. Turystyczna sprzed, Turystyczna po. Znowu wracając na drugą stronę, ale troszkę dalej, Ciężkowic, wybrana do realizacji ulica Klinowa, ten odcinek. Stan sprzed, stan po realizacji. Luszowicka, czyli za kościołem, pierwszy odcinek od wyzwolenia, około 200 metrów. Stan sprzed realizacji, stan obecny. No i Zdrojowa. Też dosyć spory odcinek, 300 bodajże 50 metrów. Stan sprzed realizacji, po. Mniej więcej w tym samym miejscu tak się udało to zdjęcie zrobić. Drogi gruntowe, te, które były wybrane, zostały zrobione. Oprócz tego w dzielnicy udało się zrealizować nam kilka innych zadań związanych pośrednio z drogami, aczkolwiek nie tylko i wyłącznie. Z tego największą taką wizerunkową, powiedzmy, kwestią to jest modernizacja chodnika tutaj przy szkole podstawowej. Pamiętacie Państwo, jak to wyglądało tutaj i w stronę ulicy? Ten płot był walący się. Nie dało się tamtędy przejść, generalnie rzecz biorąc. Chodnik został z płytek zrobiony z bruku. Oczywiście niekoniecznie i tylko wyłącznie nowego. Udało się zagospodarować kostkę po rozbiórce rynku.
zostało to zrobione. Trzeba było przełożyć jeden przewodaj, dwa słupy telegraficzne na drugą stronę. To też zostało przez nas zrobione w ustaleniu oczywiście z gestorem sieci. Nowe przejścia dla pieszych na ulicy Wyzwolenia i na ulicy Księdza Mroczka. I rzecz, którą chciałem zrobić w roku przyszłym, ale udało się dzięki znalezieniu oszczędności na energii elektrycznej, na projektach z tym związanych. Mieliśmy projekt, zresztą mówiliśmy o tym bodajże też 8 miesięcy temu, zresztą państwo mieszkańcy tamtego rejonu, właśnie ulicy Księdza Ciuby, o tym wiedzieli. Udało się ogłosić przetarg. Przetarg jest rozstrzygnięty, umowa podpisana, firma wykonująca zadanie w tej chwili już od dobrego tygodnia jest w terenie. Kładą kable na ulicy Ciuby, która notabene jest wybrana przez państwa do realizacji na rok przyszły jako nakładka asfaltowa. Oświetlenie jest realizowane. Termin realizacji do grudnia, sądzę, że firma, no na pewno terminu dotrzyma, bo musi, ale nie widzę specjalnych zagrożeń co do realizacji. No to jest akurat zdjęcie sprzed jednego czy dwóch dni z placu budowy, jak tam się próbują przekopywać i te kable kładą. To, co wybraliście państwo na rok przyszły i co mamy zaplanowane do realizacji, celem przypomnienia. Właśnie ulica Księdza Ciuby, akurat dobrze się złożyło w tym roku oświetlenie, w przyszłym asfalt. Zresztą nawet gdyby to oświetlenie było robione też w przyszłym roku, no to oczywiście najpierw robilibyśmy oświetlenie, a dopiero potem asfalt, żeby już tego asfaltu nie naruszać czy poboczy. Głowacza, łączniki wyżej wymienionych ulic. To są łączniki, przypomnę, tak naprawdę nie tylko tych dwóch, o których wspomniałem, tylko na tej mapce, której pokazywałem wcześniej. Chodzi o to, żeby dokończyć ten cały kwartał. Czyli w tym roku te dwie ulice, w przyszłym te i łączniki. I cały ten kwartał będziemy mieli w nakładce asfaltowej. I ulica Spokojna po drugiej stronie Ciężkowic. Stan obecny Księdza Ciuby, stan obecny Głowacza, tak to wygląda. Mam nadzieję, że jak się spotkamy, nie wiem, za 8 miesięcy, za 9, to te zdjęcia będą jako historyczne, a nowe będą co najmniej tak samo wyglądające jak z tych ulic, które zostały zmodernizowane. No i łączniki. Ulica Spokojna, stan obecny. Dokładnie tutaj, od Kruka w bok, taka ulica ślepa, powiedzmy, do kilku domów. Oprócz tego, żeby w jakiś sposób nie wyglądało to pod względem ilości kilometrów dróg gruntowych do realizacji gorzej niż w roku bieżącym, przypominam, że to było około 2100 metrów, zastanawialiśmy się, co ewentualnie jeszcze prostego, znaczy prostego w tym sensie, żeby spełniało te kryteria, o których wspomniałem na początku, uregulowany stan prawny, istniejące podłoże, jakaś nawiązanie do otoczenia, żeby można było do tych dróg dojechać asfaltem albo z tych dróg na ten asfalt wyjechać, co można wybrać. Znaleźliśmy Bobrową Górkę, Bartniczą, uwarunkowania, uwolnienie środków finansowych po procedurach przetargowych. Z doświadczenia tegorocznego wygląda, że ten warunek raczej na pewno będzie spełniony. Ja przypominam, że my znaczną część pracy realizujemy siłami własnymi, dlatego że no rok temu o tej porze właśnie łączyliśmy się jako MZDM, przejmowaliśmy pracowników sprzęt byłej spółki gminnej Miejskiego Zakładu Drogowego, czyli powiedzmy ten koszt wykonywanych prac jest obniżony o koszty osobowe. Ponadto widzimy też, że realizacja tych zleceń, które odbywają się na podstawie umowy o przetargach publicznych w obecnej sytuacji pozwala na optymistyczne nastawienie co do osiąganych cen po przetargu. W tym roku, chociażby o tych Ciężkowicach, daleko nie szukając, nie wierzyłem, że uda się zrobić kwestię oświetlenia na Ciuby. Myślałem, że będzie to realizowane w roku przyszłym. Robimy teraz. W innych dzielnicach udało się również gdzieś zrealizować jakieś odwodnienie albo jakąś dodatkową drogę. Także prawdopodobieństwo spełnienia tego uwarunkowania jest, o ile w ogóle budżet będzie przyjęty zgodnie z tymi propozycjami, które będą Radzie przedłożone, ale generalnie rzecz biorąc jest bardzo wysokie, właściwie wygręcząco z pewnością. I teraz tak, stan obecny Bobrowa Górka, tylko że mówię, to trzeba patrzeć z mapą. Akurat w przypadku Bobrowej Górki sprawa jest dosyć prosta, ponieważ chodzi oczywiście o ten odcinek zaznaczony na czerwono.
czyli tutaj od przystanku autobusowego w tą stronę, czyli te dwie przyprostokątne, to mamy już tu w asfalcie. Tam zdaje się były prace wykonywane przez MPWiG odtworzeniowe, także ten odcinek funkcjonuje. Natomiast to była gruntówka. Sprawa jest dosyć prosta. Po jednej stronie zabudowa. Tutaj nawet jest rów odwadniający, także nawet gdyby się jakaś woda pojawiła, to jest ją gdzie zagospodarować. To jest dosyć prosta sprawa pod względem kolejności wyboru, powiedzmy, etapów realizacji. Jeśli chodzi o Bartwiczą, proponujemy w pierwszej kolejności około 450 metrów, ale ulica Bartnicza, jak Państwo wiecie, to w ogóle jest, właściwie można powiedzieć, cały zespół ulic Bartniczych. Ta główna część Bartniczej od Ciężkowickiej, od klubu Wega, którą proponujemy w pierwszej kolejności, to około 450 metrów, to jest ten odcinek tutaj. I do Budowlanych. Natomiast rzeczywiście cała Bartnicza to jest również to. Łącznie około 1400 metrów. I powiem tak, jak już tam się pojawimy, a te oszczędności i uwarunkowania wspomniane pozwolą na więcej, to będziemy robić dalej. Natomiast jeżeli nie zdążymy albo nie damy rady zrobić powyżej tego odcinka w roku 2014, na pewno wrócimy tam w 2015. Także jeżeli już zaczniemy, a to nie są, jak widać, odcinki gdzieś w lesie albo jakimś skomplikowanym statusie czy też odwodnieniu. Jak nie w 14, to w 15 to będzie kontynuowane i będzie dokończone. Inne zadania zaplanowane do realizacji. No i tu jest problem taki, gdzie MPWiG nas skutecznie, że tak powiem, wyręczył, ponieważ w wielu innych dzielnicach, z uwagi na to, że jakość nawierzchni na tych drogach, gdzie już jest asfalt, jest bardzo różny, z naciskiem na różny, w ciężkim stanie i w wielu dzielnicach proponowaliśmy po prostu wymianę części nawierzchni, położenie nowego dywanika asfaltowego na jakimś odcinku kilkudziesięciu czy stu kilkudziesięciu metrów na całej szerokości drogi. No ale tutaj, o czym zresztą kolega będzie pewnie za chwileczkę mówił, MPWiG nas na tyle wyręczył, że stan tych dróg po odtworzeniu, po pracach kanalizacyjnych, tych, gdzie asfalt istnieje, jest no taki, w takim stanie, że ciężko jest coś wybrać. No jedyną rzeczą, którą jesteśmy w stanie zrobić i zrobimy ją, a częściowo wynika to z naszej winy po wprowadzeniu zmian, to jest ulica Grabańka, odcinek około 100 metrów. Państwo pamiętacie taki odcinek, gdzie to dwa miesiące do tyłu mieliśmy dwujezdniowy odcinek, tak? W jedną stronę tam do góry jechało się tam, wracało się tędy, to była taka wysepka. W tej chwili po odtworzeniu nawierzchni przez MPWiG jest to na tyle szeroko i nowa nawierzchnia, że zmieniliśmy organizację ruchu i ten plac z pasa jezdnego stał się takim miejscem postojowym do tych sklepów, które się tutaj mniej więcej znajdują. Nas, że stan tego jest, jak widać na zdjęcie, w rzeczywistości chyba nawet gorzej. No zrobimy tą nawierzchnię tutaj, żeby ona była z prawdziwego, generalnie rzecz biorąc, zdarzenia. Wymieniona nakładka na całej długości i na całej szerokości. No i jeżeli chodzi o MZDM i o to, co planujemy, to z mojej strony wszystko. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz kilka słów i swoją prezentację będzie miał pan prezes Ławaj, a później będziecie Państwo mieli okazję, żeby zadać pytania. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, zanim zacznę swoją prezentację, na początku bardzo chciałbym Państwu podziękować. Podziękować za Państwa cierpliwość, wyrozumiałość, a niejednokrotnie życzliwość, bo z taką spotykali się przede wszystkim pracownicy firmy, która wykonywała kanalizację na terenie Państwa dzielnicy. Także serdecznie za to dziękuję, ale chciałem również Państwa przeprosić. Chciałem Państwa przeprosić za wszystkie problemy, wszystkie niedogodności, wszystkie takie sytuacje konfliktowe, bo takie też się zdarzały. Były problemy, część problemów jeszcze pozostaje przed nami do rozwiązania, ale jestem pewien, że wszystko uda się pozytywnie zakończyć i za jakiś czas będziemy wspominać mile tą inwestycję. Państwo będziecie mogli korzystać z kanalizacji i cieszyć się tymi drogami, które tutaj u Państwa zostały zrobione. Myślę, że na niezłym poziomie. To, co się tutaj działo, proszę Państwa, to jest częścią programu, częścią modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna, faza pierwsza. Ten program to
122 miliony złotych został podzielony na kontrakty. Państwa kontrakt to był kontrakt numer 3 i tu były Ciężkowice i Pieczyska. I w ramach tego programu, proszę Państwa, zostało zrobionych ponad 80 kilometrów kanalizacji, ponad 4 kilometry sieci wodociągowej, jedna stacja uzdatniania wody, jedna, ale bardzo duża, taka, która pozwala nam się właściwie uniezależnić od dostaw zewnętrznych, oraz 14 różnych tłoczni i przepompowni. Te liczby, o których wspomniałem wcześniej, pozwolą na to, że 13 tysięcy mieszkańców będzie mogło korzystać z nowo wybudowanej kanalizacji. Przypominam, że mówię tylko o fazie pierwszej, bo za chwilę będziemy realizowali fazę drugą, ale to już nie w Państwa dzielnicy. W Ciężkowicach wybudowaliśmy prawie 40 kilometrów kanalizacji, a więc niemal połowę tego, co w całej tej pierwszej fazie. Także był to największy obszar prac, największy obszar wszelkich utrudnień, stąd też te moje przeprosiny i podziękowania dla Państwa. Bo tak jak mówię, pracowaliśmy na żywym organizmie, Państwo tutaj mieszkacie, Państwo tutaj poruszaliście się, poruszacie się dalej i na pewno napotykaliście na różnego rodzaju trudności. Zakończenie całej inwestycji ma nastąpić w lutym przyszłego roku, a więc już niedługo. Tak naprawdę zostały nam niewielkie fragmenty, jakieś drobne poprawki, uzupełnienia i w przyszłym roku, w lutym, będziemy odbierać tą inwestycję. Ponieważ mówimy o drogach, cieszę się, że tu pan dyrektor takie, chyba jako pochwałę to odbieram, mówi, że te drogi, które zostawiliśmy po sobie, są w lepszym stanie niż były. Bardzo nam na tym zależało, żebyście Państwo, bo tak naprawdę to, co widać, to te drogi, kanalizacji nie widać. Zależało nam na tym, żeby te drogi były w jak najlepszym stanie. I tutaj również chciałem podziękować panu prezydentowi, ponieważ ta nasza chęć do tego, żeby te drogi były w jak najlepszym stanie, pozwoliły nam przekonać pana prezydenta, żeby wyasygnował 1 000 000 złotych na to, żeby zrobić te drogi w zakresie szerszym, niż były przewidziane w projekcie. U państwa akurat jest to droga księdza Mroczka. Ona na całym zakresie miała być zrobiona w całej szerokości. Dzięki tym pieniądzom udało się to zrobić i no, wygląda ona chyba dobrze. W momencie, kiedy odbierzemy kanalizację, nastąpi ten drugi etap projektu, czyli podłączanie się Państwa do tego nowego systemu. Nastąpi to w momencie, kiedy odbierzemy, a więc w pierwszym kwartale lub na początku drugiego kwartału przyszłego roku. I tutaj chciałem powiedzieć i przypomnieć o systemie dotacji, który możecie Państwo uzyskać. System dotacji składa się z dwóch elementów. Część z Państwa podpisała z nami jako z wodociągami umowę na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I dzięki tej dotacji będą ci Państwo mogli otrzymać około 40% dofinansowania do kosztu budowy tego przyłącza. Pozostała część może być również przez nas rozłożona na raty. My na tą usługę będziemy dawali 10 lat gwarancji i obejmuje ona wszystko. Czyli przychodzi do Państwa wykonawca i robi od początku do końca. Państwo tylko podpisujecie umowę, nie interesują Was sprawy związane z geodezją, projektem i inne, które się z tym wiążą. Poza tym możecie Państwo również starać się o dotację z Urzędu Miasta w wysokości 50%, jednak nie więcej niż 2000 zł. Te dwie dotacje są niezależne, ale można je oczywiście połączyć. I tutaj informacja dla tych z Państwa, którzy nie podpisali z nami jeszcze tej umowy. Można składać do nas takie wnioski, ponieważ zdarza się, że po przetargach część osób rezygnuje, a także zdarza się, że koszt wyceny tego przyłącza jest niższy niż to, co mieliśmy zaplanowane w projekcie. Więc jest szansa, że Państwo znajdziecie się na liście rezerwowej i kiedy będzie taka możliwość, wciągniemy Państwa w ten system. W Ciężkowicach około 1000 posesji, czyli niemal 90% podpisało z nami te dotacje. Ten system już funkcjonuje w Pieczyskach, tam właściwie kończymy.
Czyli te osoby, które z nami podpisały dotacje, mają wykonane przyłącze i tam to się sprawdziło. Natomiast chciałem powiedzieć o jednym ważnym elemencie i żeby Państwo sobie to zapamiętali, bo to jest bardzo ważne. Ci z Państwa, którzy będą chcieli skorzystać z dotacji z Urzędu Miejskiego, zanim cokolwiek rozpoczną, muszą mieć podpisaną umowę z Urzędem Miejskim. Czyli najpierw trzeba iść złożyć wniosek, potem podpisać umowę, a dopiero potem rozpocząć budowę. Mówię dlatego, że mamy już doświadczenia z Pieczysk i tam niestety u paru osób chronologia była trochę odwrotna. Także proszę o tym pamiętać, że w momencie, kiedy my damy Państwu informację o tym, że można się już wpinać do kanalizacji, żeby oczywiście ci, co z Państwa chcą skorzystać z tej dotacji, żeby iść do urzędu, złożyć wniosek, podpisać umowę, a dopiero potem rozpocząć inwestycje. Także ja Państwu bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, nim będzie okazja, żeby zadać pytanie, winien jeszcze jestem Państwu jedną informację. Tam za Państwem centralnie pod koszem siedzą panowie z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Do nich również można podejść, do nich również można zgłosić, aby zadać pytanie dotyczące jakiejś bieżącej działalności, bieżących kłopotów na drogach. Także zachęcam Państwa do skorzystania również z tej pomocy. I proszę Państwa, przypominam zasady, jakie dzisiaj obowiązują. Państwo zgłaszacie się do głosu, otrzymujecie Państwo mikrofon, zadajecie pytanie. Ten mikrofon musi do nas wrócić, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi. Bardzo proszę. Bardzo proszę, mówimy do mikrofonu. Proszę Pana, wszystkich obowiązują takie same zasady. Proszę do mikrofonu zadać pytanie i będzie Pan miał odpowiedź. Chodzi mi, mam podpisaną umowę i niewykonane jeszcze jest do przyłącza. To jest 29 listopada. Umowa jest podpisana. Kłamliwie była odpowiedź, że niepodpisane są umowy. W 11 umowa podpisana jest. Proszę Państwa, już się ustosunkowywuję. Proszę Państwa, umowę, którą Pan mi pokazał, to jest właśnie ta umowa, o której mówiłem, pozwalająca na skorzystanie z tej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Budowa przyłączy będzie możliwa w momencie, kiedy my odbierzemy kanalizację. Dziś kanalizacja nie jest jeszcze... Szanowni Państwo... Nie, to jest umowa o zapewnienie wykonania... Szanowni Państwo, pozwólmy prezesowi odpowiedzieć, a później będzie możliwość, żeby o coś jeszcze zapytać. Szanowni Państwo, nie przekrzykujmy się, szanujmy siebie nawzajem. Proszę Panie Prezesie. Rozumiem teraz Pana pytanie. Pan powiedział o umowie, a Państwo są z ulicy 29 listopada, tam gdzie kanalizacja rzeczywiście nie jest robiona. Tak, to zmienia postać rzeczy. Temat Państwa, o ile pamiętam, był poruszany w telewizji i staraliśmy się to dosyć jasno wyjaśnić. Proszę Państwa, u Państwa nie jest robiona kanalizacja, dlatego że nie była ona objęta projektem. W momencie, kiedy zakończymy inwestycję, będzie możliwość podpięcia Państwa. Ta umowa jest o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego. Powtarzam jeszcze raz, Państwa ulica, w ten fragment, o którym mówimy, nie była ujęta w projekcie. W momencie zakończenia inwestycji będzie... No nie wiem, co mam Panu odpowiedzieć, staram się wytłumaczyć, a... Proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz, ten fragment, to chodzi tam dokładnie o 5 gospodarstw domowych, one nie były ujęte w projekcie, nie jest realizowana tam kanalizacja w ramach tego projektu, który dzisiaj realizujemy. W momencie, kiedy zakończymy, będzie możliwość podpięcia Państwa i na pewno to zrobimy. Dlaczego były umowy podpisane? Tak. Przecież umowy były podpisane. Szanowni Państwo. No, proszę się teraz... No. W jakiś sposób wytłumaczyć. No to wytłumaczyłem Pana. Jeżeli Pan nie przyjmuje tego tłumaczenia, to ja nie umiem nic innego powiedzieć. Szanowni Państwo, proszę w takim razie, czy są kolejne pytania? Sekundeczkę. Tutaj Pani i za chwilę przejdzie. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, moje nazwisko Anna Potrawa. Ja reprezentuję tą
nieszczęsną ulicę Bartniczą. Nieszczęsną, bo tak jak pan powiedział, to jest plątanina ulic, 1200 metrów i tam zawsze inwestycje są omijane ze względu na no, tak zakrojoną objętość tego wszystkiego. Ja powiem, od 2004 roku walczymy, ja mieszkam na ostatnim odcinku, to są numery 32, przy samym lesie, tam gdzie są te rowy melioracyjne. Wystosowaliśmy szereg pism do gospodarki komunalnej, żeby po prostu nam ulepszyć tą powierzchnię. To już wtedy się zaczęło. Dostaliśmy 4 wywrotki frezu w 2005, który sami rozrzuciliśmy w czynie społecznym. Ulepszyliśmy sobie to sami, własnymi środkami. Zapłaciliśmy za walec. W tej chwili, po wykonaniu tej kanalizacji, ta droga jest po prostu tragiczna. Czyli zniszczono nam nawet to, co mieliśmy. Były zapewnienia bodajże w 2009, że w pierwszej kolejności, jak tylko będzie zrobiona kanalizacja, będzie ta nakładka. Nie wiem, jakim sposobem te wybory nastąpiły, bo ja przyznam szczerze, bardzo śledzimy i tutaj doglądamy, żeby być w odpowiednim czasie, żeby zainterweniować, ale nie wiem, jak się to po prostu odbywało, że niektóre ulice mniejsze i tam po prostu ludzie nie zgłaszali wcześniej żadnych uwag. Doczekali się, a my nadal po prostu nic. Dobrze, dziękuję pani za głos. Także dzwoniłam tam do pana wydziału, do gospodarki komunalnej. Powiedziano mi, że środków już brakło, może coś będzie, no ale nie wiadomo kiedy. Na Bartniczą na pewno nie starczy, więc takie dostałam informacje. Dobrze, szanowni państwo, dajmy teraz szansę panu dyrektorowi Bednarkowi, żeby... Ta ulica jest. Tu. 2014, przepraszam, czyli przyszły. Dodatkowo poza tymi, które zostały 8 miesięcy temu wyłonione, które prezentowałem, a potem pokazałem. Bobrowa Górka plus Bartnicza. Dodatkowo. Tak. Tak, dlatego, że no niestety, skoro zostało zaciągnięte zobowiązanie wobec mieszkańców 8 miesięcy temu, no to trudno w tej chwili powiedzieć, to wy poczekajcie, bo mamy nowy pomysł. Nie, ta ulica jest po spełnieniu warunków, o których powiedziałem, ale równocześnie powiedziałem, że te warunki są z uwagi, nie będę tego drugi raz powtarzał, ale graniczące z pewnością, a jako przykład możliwości uzyskania tych oszczędności i zrobienia zawsze w jakiejś dzielnicy czegoś dodatkowo, no to chociażby w państwa dzielnicy to jest to oświetlenie na ciuby. Szanowni państwo, ale proszę... No, ale, okay, państwo. Ale co ja mogę pani w tej chwili powiedzieć? Ja pani mówię, że jeżeli będzie zrobiona w roku 2014, to będzie. Natomiast gdyby się jakiś cud zdarzył albo zabrakło pieniędzy, bo ktoś by je pomniejszył, to wówczas... I to też nie cała, tylko część będzie przesunięta na 2015. Ja powiedziałem, to jest łącznie 1300 metrów plątaniny. Główna część 450 metrów na pewno. W pierwszej kolejności po zrealizowaniu tych rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej. Potem sukcesywnie, może już też w przyszłym roku, a jak nie to automatycznie w następnym, te wszystkie łączniki, ta rzecz równoległa, czyli ta cała plątanina. Natomiast no przykro mi, że przez 8 czy tam 10 lat było jak było, no ale no można powiedzieć, że doczekaliśmy się czy wspólnie, czy głównie państwo. Szanowni państwo, teraz tak, tutaj pan na środku się zgłaszał, później pani pod oknem i musimy się przenieść tutaj do pani. Ja troszeczkę zmienię temat, znaczy nie całkowicie, ale mamy do kanalizacji też takie, no widziałem te drogi, które państwo robicie. Z 6 na 12 centymetrów, okej, okay, wszystko w porządku jest. Tylko co nastąpiło? Zostało podwyższenie poziomu i pobocza są niewyregulowane. Prosiłbym pana prezydenta, bo pan pojedzie do Jaworzna, prawda? Wie pan taki uprzejmy, ja mieszkam na budowie równoestetycznej, po lewej stronie proszę zobaczyć, jest przystanek autobusowy, który jedzie do Ciężkowic. Odcinek 20-30-metrowy, idę lewą stroną. Nasypano, pan nasypał 30 centymetrów tylko tego gruzu i jedzie na przeciwko mój samochód, nie autobus, i drugi. I on się zatrzymuje, bo mnie widzi na jezdni. Ja nie mogę gdzie zejść.
Tam nie trzeba dużo, panie prezydencie. Tam trzeba nasypać jakieś nawierzchni, czegoś, żeby można było iść spokojnie lewą stroną. No troszeczkę tam jest taki dół, proszę pana, wklęśnięty. Nie można zejść z drogi. Po prawej stronie niestety nie można iść, bo jest lewiatan. Są samochody. Teraz a propos jeszcze ulic, nie można powiedzieć, bo jeżeli chodzi o ja budowlane, to jestem częściowo zadowolony, chociaż według moich wyobraźni nawierzchnia stara była tylko 5 centymetrów, panowie dali 12, nie ma osób, tylko popełnili błąd jeden, bo tam powierzchni... Proszę? Tak, błąd popełniono, bo ponieśli poziom drogi w stosunku do ogrodzenia. Nie dokończyłem, pan mi przerywa. Miano to nastąpić, nie jestem fachowcem, miało to nastąpić według mnie więcej zebrać, a nie podnosić studzienki, ale już zrobiono, kwestia jest skończona. Jeżeli o partniczą, pani, nie wiem, panie prezydencie, to jest pan, robi kanalizację, co tam się wyprawia na początku partniczy, to jeden pan Bóg wie. Mnie się dom 200 metrów częściej, panie prezydencie, wbijają jakieś pale metalowe. A tam kanalizacja jeszcze nie zrobiona jest do Bartniczy, do Cierpia. 200 metrów, jak ta pani powie, bo on tam mieszka, bo śmieje się, jak się idą częściej. Szklanki gonią. A ja wiem, jak podjadą pod moją posesję, bo ja równolegle mieszkam z budowlanym SB, to ja nie wiem, co się robi. Prawdopodobnie, to jest moje prawdopodobnie, bo rozmawiałem, przepraszam, nie powiem, pan dyrektor pracowników zwolnił, że tam jest 7 metrów i jest kurzawa. Bo ja tam się budowałem w latach 70, wiem, na tym się budowałem. Trzeba się nad tym zastanowić, czy nie warto, żeby się nie wkopać tak jak gminy serafińskie. Naprawdę, trzeba, warto zastanowić się nad tym problemem. Bo ja naprawdę, jeżeli pan, proszę pana, nie ostrzega mnie, jeżeli podjedziecie pod moją posesję, będę miał 50 metrów do Bartniczy, bo tak mam. Ja zacznie mi wszystko walić, to naprawdę nie popuszczę. A wie pan dlaczego? W latach 70, kiedy się budowałem, mój dom nie podlegał szkód górniczej. I myśmy wtedy, proszę pana, nie zbroili fundamentu. Bo nie było to obowiązkowo. A teraz takie cyrki wystąpią. Pani sama jest na Bartniczy. Pani wie, co na początku Bartniczy tam wyprawiają. Jakie drzewa, jakie metale, jakie to wszystko są koszty. No ja nie wiem. To są olbrzymie koszty. I to, co najważniejsze, te blachy się wyginają. Centymetrowe, gruby, w długości 10-12 metrów. A jeszcze jedna sprawa, to pan będzie pamiętał o lewiatanie tutaj, żeby to nasypać. To nieduże, trzeba 2-3 wywrotki. Czegoś, żeby można się usunąć. Druga sprawa, jeszcze bardzo ważna. To piąta, to może będzie piąta. Przejście. Bo się państwo tu chwalili, że macie przejście drogi. Niech pan zobaczy między lewiatem, jednym przystankiem, a drugim koło klubu Wegi nie ma przejścia dla pieszych. I co jest? Pieszeństwo mają kierowcy, a my piesi jesteśmy przegrani. W razie czego, zgadza się? Trzeba pomyśleć, żeby zrobić. Przejście z jednego, tak wysiadamy, idziemy do lewiatanu. Trzeba to pomyśleć, żeby zrobić, bo my wtedy piesi mamy jakieś prawo na jezdę. A w tym wypadku nie mamy jakiegoś prawa. To proszę pamiętać, te wejście, proszę pana, no bo kierowca mi pokazuje takie wypad. Nie chcę tu pokazać, bo ludzie są, co mi pokazał. Co ja robię, że ja idę lewą stroną. Wie pan? A ja nie zejdę mu do błota. A tam jest spadek, gdzieś jakiego 10-20 centymetrów jest spadek na dół. To dziękuję bardzo. Proszę pana, to ja tu jeszcze w imieniu dyrektora Bednarka poproszę, żeby pan podszedł tutaj do kolegów z tyłu, wskazał to miejsce, o którym pan powiedział i tak będzie nam łatwiej. Nie wiem, czy pan dyrektor jeszcze chciałby coś? Nie. Pan prezes Ławaj. Ja państwu odnośnie tej ulicy Bartniczej, tam rzeczywiście... Proszę pana, jeżeli jeszcze mogę prosić, zanim pan będzie tam podawał swoje dane, żeby pan posłuchał, bo prezes powie panu co odnośnie Bartniczej. Chciałem powiedzieć właśnie o tej Bartniczej, nieszczęsnej, tak bym takiego określenia użył. Nieszczęsnej dlaczego? Dlatego, że właściwie przez tą jedną ulicę ta inwestycja się przeciąga do tego lutego. Tak naprawdę bylibyśmy gotowi, żeby to skończyć w tym roku. Jaki problem jest z ulicą Bartniczą? Problem jest z odwodnieniem. Firma, która pracuje, nie mogła sobie do tej pory z tym poradzić, ale udało nam się rozwiązać ten problem. Od poniedziałku wchodzi tam firma, która zajmuje się profesjonalnie odwodnieniami i prace mają ruszyć. Mam nadzieję, że to wszystko będzie skończone zgodnie z harmonogramem. No a za te trudności, które państwo macie, to jedynie jeszcze raz mogę przeprosić. Ja nie, ale prezes tej firmy, tak. No, żeby się nie przeliczył. Tylko, że ja tu mówię, tam jest sprawa, żeby nie
Sekundeczkę. Proszę Państwa, ja nie jestem inżynierem, nie znam się na tych sprawach. W każdym razie, tak jak powiedziałem, był człowiek, który się profesjonalnie zajmuje tymi sprawami. Powiedział, że on to da radę zrobić, więc trzymajmy za niego kciuki. Szanowni Państwo, dobrze. Teraz Pani tam pod oknem, która się zgłosiła. Proszę mi wybaczyć, staram się tutaj pilnować porządku. Każdy na pewno dostanie szansę, żeby powiedzieć. Dobry wieczór Państwu. Moje nazwisko Knut Barbara. Jestem przedstawicielem takiej małej społeczności ulicy Dworcowej, a właściwie górnego odcinka ulicy Dworcowej. Tak się składa, że ulica Dworcowa w dolnym odcinku jest własnością Skarbu Państwa, czyli kolei, i wygląda rewelacyjnie w tej chwili, ale skręcając w lewo, nagle z XXI wieku skręcamy w średniowiecze. Pragnę zaznaczyć, że jest to ulica, która nie jest nową ulicą, ponieważ tam się niedawno pojawiły posesje, bo istnieje ta ulica od zawsze. I z tego co wiem, zawsze, a przynajmniej od kilku ładnych lat, mieszkańcy tej ulicy stale korespondują z miejskim zarządem o to, żeby z ulicą coś zrobić, bo jest albo błoto w trakcie ulewów, a w tej chwili sytuacja jest na tyle niedobra, że przeżyła ulica w ostatnich 2 latach prawdziwy kataklizm. Najpierw była zamarznięte rury wodociągowe, potem była kanalizacja robiona, potem była wymiana rur i to w ciągu 1,5 roku głębokie wykopy na 3,5 metra, gdzie myśmy dosłownie po płotach chodzili, ponieważ ulica jest wąska, 3-metrowa, jednokierunkowa, bez możliwości wyjazdu. Samochody stały przy torach, a myśmy po prostu po płotach chodzili. W związku z tymi pracami stan ulicy jest fatalny. W tej chwili jest ulica wyłożona takim twardym tłuczniem, tylko dlatego, że myśmy po prostu interweniowali w tej sprawie parokrotnie. Ten tłuczeń nie jest odpowiednio zaciśnięty czy zwalcowany. Odbija się to na samochodach, na pieszych. Nawet powiem szczerze, że cierpią na tym rowerzyści, którzy korzystają ze ścieżki rowerowej, bo tam jest piękna ścieżka rowerowa na górę Wielkanoc. No i wiem, że narzekają, bo po prostu grzęzną opony w tym kamieniu. Tak się nieszczęśliwie składa, podobnie jak tutaj u pani przedmówczyni, że myśmy o tym spotkaniu lutowym nie bardzo wiedzieli. Może dlatego nie jesteśmy ujęci w tym planie, ani widzę w następnym, aczkolwiek ostatnio pisałam ja osobiście do zarządu. Dostałam odpowiedź, że szanse na 14 rok są niewielkie, ale ponieważ jest to tak niewielki odcinek, bo to jest raptem jakieś 200, góra 300 metrów, to może byłaby jakaś możliwość manewru ewentualnego przesunięcia czy przyjrzenia się naszej sprawie. Tak jak mówię, sprawa nie jest nowa, ponieważ mieszkańcy korespondują bezskutecznie od wielu lat. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy Państwu. Pan dyrektor Bednarek. Za chwilę przeniesiemy się tutaj. Dworcowa, więc tak, około 220, może trochę więcej metrów. I nie za bardzo ta droga spełnia te kryteria, o których mówiłem na początku i które legły w ogóle 8 miesięcy temu jako kryterium wyboru, ale niestety nie spełnia pod względem większości odcinku tego kryterium najważniejszego, nieuregulowany stan prawny. O ile pierwszy kilkudziesiąt metrów do 100, około 80-90 jest na terenie gminnym i rzeczywiście można by ją było utwardzić i wziąć pod uwagę do położenia nakładki. Nawet z wodą nie byłoby może problemu, bo można zrobić tak, że ona będzie w kierunku torów kolejowych spływała. Natomiast następne 120-140 metrów to niestety jest własność i to wcale nie tylko i wyłącznie kolei, ale również osób prawnych. Prywatnych, przepraszam. Więc tam gmina inwestycji, czy w ogóle remontu, położenia nakładki zrobić nie może. Więc jeżeli w ogóle byśmy się mieli do tego przymierzać, to tylko tych pierwszych parędziesiąt metrów na terenie gminnym, tylko tak jak mówię, my w skali miasta mamy do zrobienia, tak jak w tym roku, w przyszłym kilkanaście czy więcej kilometrów. W Ciężkowicach też niemało, więc naprawdę na ten 2014 rok szanse są małe, nawet jeżeli chodzi o te kilkadziesiąt metrów. Natomiast w ogóle złożeniem ulicy Dworcowej przy torach to jest temat szerszy związany w ogóle z tym, co PLK czy PKP, jak to zwał, tak to zwał, ma zamiar robić, w jakim zakresie, bo te koncepcje się tam też zmieniają, ale tutaj parę zdań na ten temat chciałby ewentualnie prezydent dodać.
Szanowni Państwo, ale my tutaj po pierwsze nic nie słyszymy i umówiliśmy się, że rozmawiamy poprzez mikrofon. Moment. Sekundeczkę. Chyba, że Państwo wyjaśnią to między sobą, już bez mikrofonu. Okej. Pan Prezydent jeszcze ma słowa? Szanowni Państwo, gdyby Państwa interesowała kwestia tego, co się dzieje z modernizacją linii kolejowej, to mogę parę zdań powiedzieć, ale nie widzę większego zainteresowania, także jeżeli Państwo chcecie, to mogę. Chcecie? Tak, dobra. Nie mam takich za dobrych wiadomości dla Ciężkowic. Nie wiem, na ile one są pewne. Wiemy, że wczoraj został powołany nowy minister transportu, pani Elżbieta Wieńkowska. Wydaje mi się, że taka najbardziej fachowa osoba od wielu lat zresztą w polskim rządzie, więc mam nadzieję, że spojrzy na to okiem kogoś, kto się po prostu zna na tym, co robi. Na dzisiaj mam takie informacje, nie wiem, czy one są pewne, że na całym odcinku między Krakowem a Katowicami nie będą budowane żadne wiadukty kolejowe pozwalające na dwóch poziomach się przemieszczać samochody innym, pociągi innym. To by oznaczało moim zdaniem tragiczne rozwiązanie dla Ciężkowic, bowiem w momencie, kiedy będą jeździć tymi torami pociągi te dużych prędkości, no to Państwo będą po prostu okropnie podzieleni. Trochę się mści to, co się tutaj kiedyś w Ciężkowicach wydarzyło przy tym, jak pracowaliśmy nad planem zagospodarowania przestrzennego nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podobno te prace z modernizacją linii 30 mają przyspieszyć w związku z tym, że mają być Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i z pośpiechu po prostu wycina się te rozwiązania. Tak jak mówię, nie wiem, na ile jest to pewne. To jest tylko jakiś tam ślad informacji, ponieważ od kolei się niczego dzisiaj nie można dowiedzieć. Pamiętam, że jak się spotykaliśmy z szefowstwem jednej ze spółek kolejowych, a właściwie z dyrektorem jednej z tych spółek, nie prezesem, to zaproponowaliśmy rozwiązanie, które powinno być dla kolei niezwykle satysfakcjonujące. Otóż dla tego wiaduktu, który był planowany w Ciężkowicach, zabiegaliśmy bardzo mocno o to, bo nie zdarzy się nic gorszego niż pozostawienie jednopoziomowego przejazdu przez tory. Będzie fatalne. Dzisiaj dojazd do Ciężkowic poza tory kolejowe jest beznadziejny, bo przecież myślę, że ja Państwu tego nie muszę mówić, bo Państwo z tego przejazdu muszą korzystać. Proponowałem, żeby partycypacja miasta w tej przebudowie wynosiła wysokość wkładu własnego kolei, jaki musiałaby ponieść w projekcie unijnym. Czyli de facto kolej by wychodziła na zero. Nie musiałaby niczego dokładać. Oczywiście musi być jakaś kwota graniczna, żeby nie było tak, że nam wymyślą kwotę na przykład 100 czy 200 milionów za wiadukt. Także do pewnej kwoty byliśmy w stanie ponieść koszty udziału własnego. Ja to proponowałem chyba już z półtora roku temu. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie do dzisiaj nie podjęto żadnej decyzji. Pomimo wielu interwencji, jakby niedecyzyjność po prostu po tamtej stronie jest jakaś przeraźliwa. I to może być coś, co nam wszystkim tutaj w mieście dokuczy, bo to nie dotyczy tylko Ciężkowic, ale również przejazdy na Bukowskie i w paru miejscach w mieście. Jest to takie ryzyko. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość, że pani wicepremier, pani Elżbieta Wieńkowska, podobnie jak dotychczas znajdowała czas, żeby się spotkać ze mną, czy tutaj z prezydentami miast śląskich i może będzie okazja, żeby z nią o tym porozmawiać. Ogromnie na to liczę, nie ukrywam. Pewnie będzie to zależało od tego, jak będzie zajęta. Na dzisiaj jest po prostu moim zdaniem kiepsko. I to chyba tyle. Nie ma jakby co z tym polemizować, dyskutować, ponieważ nie wiadomo w ogóle z kim na dzisiaj rozmawiać. Jest to kłopot. Proszę o kolejne pytanie. Tutaj mamy dwie panie, które czekają w kolejce, następnie pan na środku. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ja w pierwszym momencie bardzo się ucieszyłam, że zobaczyłam na wyświetlaczu wreszcie ulicę Bartniczą, ale teraz jestem bardzo rozczarowana, bo nasz końcowy odcinek pod lasem ma tak głębokie dziury, których nie można ominąć, bo wpada się w kolejną. Kosztowało mnie to już zmianę
pewne części w samochodzie w tym roku, ale myślałam, ponieważ prace kanalizacyjne poszły bardzo sprawnie, byliśmy w sumie zadowoleni, ale droga w tej chwili jest nieprzejezdna. I ten termin 2014 lub 2015 naprawdę nas nie satysfakcjonuje, ponieważ my w tej chwili nie możemy dojechać do tych posesji i dalszego odcinka, bo to nie jest tylko dojazd do tych naszych budynków, ale do tej tylnej części ulicy Bartniczej. Wiele osób tędy jeździ w tej chwili, ponieważ nieprzejezdna jest ta przecinka wcześniejsza, bo trwają tam prace. Więc przed zimą my byśmy bardzo prosili, żeby tak jak wcześniej przywieziono jakiś tłuczeń, jakiś mielony asfalt, my pomożemy to rozsypać tak jak wówczas, żebyśmy mogli w ogóle dojechać do tych naszych domów, zanim ten projekt, za który bardzo dziękujemy, będzie realizowany. Jeżeli mógłbym panią prosić o to samo, co państwa wcześniej, żeby tam podejść do kolegów z tyłu, wpisać się. Proszę państwa, wydaje mi się, że to jest taki problem, który może pomóc rozwiązać i MPWiK, interweniujący wykonawcy. Rozumiem, że jeżeli to są pozostałości po wykonywaniu prac kanalizacyjnych, to ciągle MPWiK ma tutaj władztwo nad tym. I ewentualnie również MZDM, być może jakoś tam wspólnie. Także jeżeli panowie tutaj złożą deklarację, no to będziemy się jej trzymać. Panie prezesie, panie dyrektorze. Proszę państwa, jeżeli te trudności, o których pani tutaj była uprzejma powiedzieć, wynikają z prac, które prowadzi firma, to my oczywiście dopilnujemy to do tego, żeby tą drogę doprowadzić do stanu takiego, w którym można było jeździć. Tak jak powiedziałem, nie chcemy, żeby te drogi były w stanie gorszym niż przed tym, nim zaczęliśmy kopać. Także powtarzam jeszcze raz, jeśli to jest wina firmy, to zaraz w poniedziałek będziemy interweniować w tej sprawie. Sekundeczkę, jeszcze tutaj jedna pani po mojej prawej i już panu oddaję głos. Dobrze, dobrze. Za sekundkę będzie pani możliwość. Ja chciałam zaapelować o taki rozsądek w odbudowie tych dróg, po których były prace związane z wodociągami, ponieważ logiki żadnej tutaj nie widzę dotyczące tych dróg, czyli na przykład zostało jakiś tam kawałek drogi, asfaltu, gdzie ja podchodzę i ręką biorę sobie, normalnie odchodzi to i po wykopach zostanie położony nowy asfalt. No gdzie tu jest logika? No uważam, że jej nie ma, a było powiedziane, że drogi będziemy mieć takie, jakie były. Czyli na przykład jak ja miałam drogę w jednej tafli, to rozumiem, że powinna być tak zrobiona, a nie po drogach wykopu. Jest to no, moim zdaniem niedopuszczalne, tym bardziej, że droga nie przetrwa zimy. Także ja uważam, że trzeba zrobić coś raz porządnie, odfajkować i robić jakieś nowe inwestycje. Proszę państwa, no chyba tutaj powinien odpowiedzieć pan prezes, ja tylko króciutko powiem, że występując o pieniądze na ten projekt unijny, musimy spełniać wymogi, które wynikają z projektu, z podpisanej umowy. I teraz zasady finansowania nie pozwalają na coś takiego, żeby można było w miejsce, w jakiejś części położonego rociągu wybudować w to miejsce nową drogę. Otóż MPWiK-owi, czy raczej firmie, która wykonuje kanalizację, wolno odtworzyć to, co zostało uszkodzone. Ja ogromnie żałuję, że tak jest, dlatego że obserwuję to w wielu miejscach w kraju i w Jaworznie również, że tak jak pani mówi, to jest trochę daremna robota, dlatego że przywracamy wąski pasek jakiś tam, a reszta się przez to też dodatkowo niszczy. A przy tym wszystkim jeszcze powstała nadwyżka finansowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, który był gestorem pieniędzy na odtwarzanie kanalizacji. No, trochę to nie jest logiczne, ja wiem. Staramy się tam, gdzie jest to możliwe. Tak jak mówił pan prezes, no, w tym roku wygrzebałem w budżecie 1 000 000 złotych na to, żeby właśnie dodatkowo poprawić sytuację. My też, proszę państwa, nie możemy w takim projekcie unijnym na zwyczajnym świecie po prostu oszukiwać. Ja rozumiem, tylko że na tych kawałkach kanalizacja nie była wykonywana, prawda? Nie, no właśnie.
No i to się wszystko kruszy, więc jak zrobią cały tamten nowy asfalt, no to to za chwilę po zimie znowu wypadnie. Tutaj mam uwagi, że pani nie słychać tego, co pani mówi. To ja powtórzę za panią, że dla pani nielogiczne jest to, że powstają jakieś kawałki, które nie były poddane temu tej wymianie kanalizacji, a asfalt jest tam kiepski. Tak, to jest prawda, tylko nasze warunki, na jakich funkcjonujemy w tym przetargu, w tej umowie z NFOS-iem, nie pozwalają na odtwarzanie dróg w całości. Czemu oszukani? Szanowni Państwo, przepraszam, że przeszkadzam, proszę, ale nie możemy tak rozmawiać, bo Pani rzeczywiście nie słyszała. Proszę Państwa, czy ktoś kiedyś obiecywał, że drogi będą odtworzone w całości? Moim zdaniem nie miał takiej możliwości obiecywania, dlatego że nie mogę z Panią się przegadywać, dlatego że Państwo nie słyszą i w sumie nie wiedzą, o czym rozmawiamy. To ja Pani podam mikrofon i wtedy ja nie będę mógł mówić, tak? Proszę Państwa, wyjaśniam jeszcze raz. Projekt musimy wykonywać zgodnie ze złożonym wnioskiem i tym, na co on opiewa. Resztę wyjaśni Pan Prezes Łabaj. Myślę, że będzie czytelny i myślę, że to jest do zrozumienia. Bardzo proszę. Postaram się czytelnie, proszę Państwa. Projekt, który realizujemy, jest projektem, proszę Państwa, kanalizacyjnym. My budujemy kanalizację, nie drogi. Ktoś tą kanalizację zaprojektował, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, warunki i wszystkie związane z tym elementy. Tam, gdzie była taka konieczność i takie były wytyczne, odbudowywaliśmy tę drogę na całej szerokości. Tam, gdzie nie mogliśmy tego robić, robimy tylko i wyłącznie w tym fragmencie, w którym zrobiliśmy. To wynika, proszę Państwa, z tego, że nam nikt na to pieniędzy nie da. Więc albo byśmy musieli wyłożyć swoje, których nie mamy, albo musielibyśmy od kogoś dostać, albo musiałaby to zrobić gmina, albo jeszcze ktoś inny. Nie ma takiej, proszę Państwa, możliwości, żebyśmy wszędzie tam, gdzie kopiemy, drogi odtwarzali na całej szerokości. Ja rozumiem, że problem z tą drogą, o której Pani mówiła, jest, że ten fragment, w którym nie robiliśmy, jest gorszy od tego, który zrobiliśmy, tak? Jeżeli, proszę Państwa, zostało coś zniszczone przez maszynę, projekt przez nas jeszcze nie został odebrany, więc będzie ten czas, gdzie będziemy mogli zgłaszać reklamacje, zgłaszać wszystkie usterki. To na to będziemy mieli 3 lata od momentu, kiedy zostanie ta kanalizacja przez nas odebrana. Więc jeśli cokolwiek się będzie działo z tymi drogami i innymi elementami, będzie 3 lata na to, żeby wykonawca to poprawił, usunął, doprowadził do takiego stanu. Jeśli Państwo macie jakieś uwagi do tego, co się dzieje, to ja zachęcam do zgłaszania tych wniosków bezpośrednio do nas, do firmy. Są osoby, które to nadzorują i zapewniam, że nasz nadzór nad firmą, która to realizuje, jest bardzo duży. Więc ja Panu tylko chcę przypomnieć, to, coście zrobili na Młynach Serafnickich od początku roku. W czerwcu zgłaszaliśmy Wam, że nie jesteście w stanie przejechać tej drogi w waszych planach. Oczywiście 3 tygodnie żeśmy do pańskiej firmy interweniowaliśmy. Nie był łaskawy się nikt zjawić. Natomiast w prasieście okrzyknęli mieszkańców, że im się głowa poprzewracała. A jednak się okazało, że to wam się głowa poprzewracała. Boście przeciągli i wypłyciliście. To jest raz. Drugie, położyliście asfalt, firma położyła asfalt. A w czerwcu, niech sobie Pan zapamięta, czerwiec, listopad, kładli na wierzchnię, a w czerwcu mieliście zgłoszone awarie wodociągów 2 tych. Jak położyli 2 warstwy asfaltu, raczyliście wtedy przyjechać, wycinać to z powrotem i Pan mi tu mówi o pieniądzach. Wy je marnujecie no, normalnie pieniądze. Powinniście się wstydzić za to, co robicie, Panie Prezesie. I ten pan geolog, co tam gdzieś stoi, który nadzorował między innymi to stał oparcie o barierkę i śmiał się. A myście tam 3 tygodnie kwitli w jednym miejscu. 5 pomp. Ludzie przez 3 tygodnie, pompy 24 na dobę. Niebo tak ma być.
wy chcecie z nami tu dyskutować, jakbyście są twardsi jak stali. Jeszczeście są bardziej twardsi. No naprawdę, no przecież same fakty o tym mówią. Przecież ja z palca tego nie wysysałem sobie. A w związku z kosztami i z tym, co byście tu zrobili ludziom krzywdy, w sensie strat, teraz wysyłacie do tego, żeby do tych po Warszawach potem niech się ludzie uganiają za odszkodowania. Wy chcecie zafundować im tam odwodnienie. Zdajecie sobie sprawę, że to jest poduszka wodna? Zdajecie sobie z tego sprawę? Nie, nic was tego nie nauczyło. Chcecie tu, a na młyny Serabińskie wrócicie, bo wrócicie, bo musicie wrócić. I wy myślicie, że tam kafarami będziecie bili? To chyba wy wszyscy pierwszy polecicie gdzie indziej. A nie żebyście wybicie z głowy. Z odwodnieniem również. Zobaczcie, coście porobili, co i co jak jest. Chodnik tak jest. Ludzie niepełnosprawni do sklepu chodzą, kto robili remont. Niech pan przyjdzie zobaczyć, jak to wygląda. Niech się pan tam przejdzie. No, niech się pan przejdzie. Sąsiadu, wszystkie płoty, ogrodzenia, tak. Przecież trzeba przyjść. Jakbyście nie naszczyli wtedy 3 tygodnie, tylko telefon odebrany. Ale firma jest ubezpieczona. Taka była odpowiedź pańskiej firmy. I pan mówi, że wyście są otwarci. Nie żartujmy z siebie. Naprawdę, panie prezesie, szkoda mi pana, ale musiałem to panu wygarnąć. Bo... No, wygarnął mi pan strasznie. Nie, ja to prawda. Dajmy, szanowni państwo, dajmy panu prezesowi szansę, żeby się ustosunkował. Prosiliśmy was, jak już żeście mieli nóż na gardle, widzieliście, że nie jest w stanie, wtedy potrafiliście się zjechać po 3 tygodniach, potrafił projektant przyjechać, rozmawiać z nami dopiero, jak im się powiedział. Czemu pani projektantka powiedział, mówi, to wypłacimy na 4 metry. Jak powiedziałem, że sobie wybijcie z głowy 4 metry, kobieta dotarła do tej kobiety. To widocznie w Krakowie są troszkę mądrzejsi ludzie. Przepraszam, ale nie chciałem panu mówić. Nie obraziłem się na pana. Ja rozumiem, że proszę państwa, budowa tak wielkiego projektu będzie powodować różne emocje i będzie powodować sytuacje jakieś trudne, o których pan tutaj mówi. Ja nie znam szczegółów, więc nie będę się odnosił do szczegółów. Jak wrócę do firmy, pozwolę sprawdzić sobie to, o czym pan tutaj był dzisiaj uprzejmy powiedzieć. No i w jakikolwiek sposób wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Proszę państwa o kolejne pytania. Proszę może tutaj najpierw pani... A i już panią widzę. Chciałem zapytać pierwsze pytanie. Jakie są plany odnośnie dokończenia ulicy Luszowickiej? A drugie, po wykonaniu kanalizacji stwierdzam, że ulica jest w gorszym stanie niż była. Pan powiedział, że chwalił się, że są lepsze drogi. Tam była końcówka ulicy wysypana frezem, wywalcowana. W tym momencie jest po prostu wymieszana glina i ubita tylko koparką. Dzisiaj przyjechała koparka, bo zgłaszaliśmy... taki protest my zgłaszali, że różnica asfaltu, droga gruntowa... Asfalt jest wyżej, a woda, znaczy droga gruntowa jest niżej. Zrobiło się jedno wielkie bajoro. No, nie ma szans przejść suchą nogą. Przyjechała koparka, rozgarnęła to błoto i fajnie jest. Dziecko przyszło całe w błocie. Super. Dziękuję. Szanowni państwo, ja tutaj pozwolę sobie troszkę wziąć w obronę pana Rafała Łabaja. On tutaj grzecznie nie wchodzi w polemiki, ale zwróćcie państwo uwagę, że to nie MPWiG jest wykonawcą tych prac, tylko firma zewnętrzna, która wygrała przetarg. MPWiG, pozwólcie państwo. MPWiG te prace będzie odbierał, ma je nadzorować i takie uwagi, jakie państwo przekazują, przekazywane były wielokrotnie. Tam, gdzie się coś da poprawić, jest poprawiane. MPWiG nie zmieni warunków geologicznych w naszym mieście. Mówię o tym zaleganiu wody na niskich poziomach. Z tego, co wiem, to mieli z wykonawcami w innych miejscach sporo różnych problemów. Często się z tym spotykamy. Często obciążony jest za
na przykład jakąś niefajną komunikację wykonawcy z mieszkańcami, ktoś, kto za to nie ponosi odpowiedzialności. Jest tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś przychodzi na przykład i pyta pracowników na budowie na przykład. Ale proszę pana, nadzór się nie sprowadza do tego, jak się mają ludzie ze sobą komunikować, bo jeżeli ktoś przychodzi i pyta, że tak powiem, szeregowego robotnika o to, kiedy coś będzie skończone albo z jakimś narzekaniem, to jest człowiek, który z zakresu projektu nie zna całej dokumentacji, ma jakąś robotę do wykonania i już. A nadzór MPWiK-u, no, wydaje mi się, że w Ciężkowicach jest, projekt jeszcze nie jest zakończony, jak mówił pan prezes. Poprawki cały czas można zgłaszać i trzeba to po prostu robić. No, pamiętajcie państwo, że mamy jakiś czas na zamknięcie tego projektu, na rozliczenie. I bywają takie momenty, że bywa szorstko w takich relacjach z wykonawcami. Trzeba to po prostu zgłaszać. No, wydaje mi się, że nakrzyczenie na pana Rafała Bajańcy nie zmieni, ani on nie jest od spraw technicznych, ani nie jest wykonawcą. Firma MPWiK prowadzi ten projekt. Zatwierdziła. Proszę? Zatwierdziła ten projekt, prawo. A nie trzyma pani zdaniem? Dobrze. No to w takim razie poproszę o to, żeby wzmocnić ten nadzór. Dobrze? Zamknijmy temat taki, no bo w sumie tak strasznie trudno z takimi stwierdzeniami dyskutować. Jak trzeba było, panie prezydencie, przyjechać w czerwcu, jak żeśmy monitorowali. Ale ja tutaj byłem wielokrotnie, proszę. Tak, tylko dziwne, że panie z MPWiK-u... Ale proszę. Żebyśmy, proszę państwa, no mówię, nie przekonywali się do rzeczy, których się nie da dzisiaj tutaj dokumentacją potwierdzić i tak dalej, no bo w sumie każdy z nas wyjdzie nieprzekonany i każdy wyjdzie niezadowolony. Bardzo, pani Sebastian. Szanowni państwo, nie przeszkujmy się. Trzeba się było nad tym zastanowić. Szanowni państwo, proszę państwa, no, to dobrze, to ja jeszcze jedno zdanie, dobrze? To mieliśmy nie robić kanalizacji w Ciężkowicach? Trzeba było Kanalizacja w Ciężkowicach jest zrobiona z głową, jest zaprojektowana przez wyspecjalizowaną firmę, która bierze za to odpowiedzialność i powiem tak, ja nie jestem projektantem, a nie przypuszczam, że pani jest projektantem i zna tę sprawę. Dobrze. Szanowni państwo, ale proponuję, to ja państwa poinformuję. Ciągi robione, proszę pana, w latach 80-tych, 70-tych. Nie było problemu, więc trzeba się było zastanowić, dlaczego na takiej głębokości to było kopane, a nie głębiej, jakbyście chcieli koło 9 metrów robić na skrzyżowaniu. Dobrze, proszę państwa, to ja w takim razie muszę państwu jedną rzecz powiedzieć, taką, o której mi się wydawało, że wszyscy w naszym mieście wiedzą. A nawet mi się wydawało, że większość ludzi w kraju wie, każdy na swoim jakimś tam terenie. Polska na wielu obszarach, w tym w Jaworznie, ma jeszcze do dzisiaj jakieś zapóźnienia cywilizacyjne, bo dla mnie brak kanalizacji w mieście jest zapóźnieniem cywilizacyjnym. Nie jest ani zawiniony przez panią, ani przeze mnie. Nie przez projektantów. Nie, przez tych, którzy kiedyś to miasto budowali lata temu. Proszę mi dać skończyć. Dziękuję pięknie. I teraz tak. W momencie, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, podpisała zobowiązania traktatowe, wzięła odpowiedzialność za dostosowanie się do norm unijnych, ale też skorzystała z pieniędzy unijnych na poprawę sytuacji w różnych aspektach. Przecież do Polski, proszę państwa, powędrowała ogromna ilość pieniędzy na szeroko pojętą infrastrukturę. Czy mówię nieprawdę? Mówię prawdę, świetnie. Jakby ustalamy... Szanowni państwo, dajmy okazję dokończyć. Ustalamy pewne status quo. I teraz tak, również w Jaworznie, proszę państwa, mieliśmy kłopot związany z tym, że ogromne połacie miasta nie miały kanalizacji. Do tego wszystkiego jeszcze wybudowana w latach 80., początkiem 90. oczyszczalnia ścieków, pracowała przez lata nadmiarowo,
była za duża na zlewnię, jaką obsługiwała. Do tego wszystkiego jeszcze północna część miasta pompowała ścieki albo do gruntu, albo do beczkowozów, albo do Koziego Brodu. Do Koziego Brodu, do lasu, tak, do Przemszy i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, zostały na gminę nałożone kary za zanieczyszczenie środowiska. Dotyczyło to właśnie tej północnej zlewni miasta, obejmującej również Ciężkowice, Pieczyska, Szczakową. I te kary były miastu zawieszone przez ileś tam lat, warunkowo, pod warunkiem takim, że w pewnym momencie miasto wykona kanalizację. Te ścieki złapie i się z nimi upora. Jak się tutaj najęłem do pracy w roku 2002, to miasto wówczas nie miało oprócz jakiegoś ogólnego zarysu koncepcji, takiej na dwóch kartkach może papieru, może pięciu kartkach papieru, a na pewno nie miało wykonanej żadnej inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Efektem czego było to, na przykład, że były takie miejsca w mieście, gdzie ludzie mieli kanalizację, ale NBWiK nie mógł od nich brać pieniędzy za ścieki, dlatego że tej kanalizacji w żadnych papierach nie było. Kanalizacje budowały różne firmy na różne zlecenia. Tak trochę było dziwnie. Opracowaliśmy dokumentację, która nam pozwoliła sięgnąć po pieniądze unijne. I te, proszę Państwa, pieniądze unijne wykorzystujemy na to, żebyśmy nie musieli po roku 2015 płacić bardzo wysokich kar za zanieczyszczenie środowiska. Cały kraj jest do tego zobowiązany. Polska, inne kraje członkowskie, tą dyrektywę unijną trzeba wypełnić. Podzieliliśmy miasto na takie sektory, o jakich mówił pan prezes Łabaj. Uzyskaliśmy dofinansowanie. Warunkiem tego dofinansowania było przeprowadzenie tych wszystkich prac rozpoznawczych w terenie, zinwentaryzowaniu sieci, potrzeb i tak dalej, i tak dalej. Po te pieniądze skutecznie sięgnęliśmy i ten projekt wykonujemy. I teraz tak, a propos marnowania pieniędzy. Jeżeli ktoś w tym przypadku marnuje pieniądze, to na pewno marnuje je swoje pieniądze wykonawca. Dlatego, że wykonawca, pozwoli pan, że skończę, jeżeli mogę. Dlatego, proszę państwa, że wykonawca wygrał przetarg na określoną kwotę i za wykonanie tego projektu uzyska określoną kwotę. Jeżeli będzie poprawiał pewne odcinki 5 razy, to mu się zmniejszy zysk. Ale my nie zapłacimy za ten projekt więcej. Jeżeli zrobi za pierwszym razem tak, jak trzeba zrobić, to jego zysk będzie większy. Jeżeli on opóźni pracę z własnej winy, to również to zje jego zysk. To jest ryzyko wykonawcy, a nie zamawiającego. Bywają takie przypadki, że zamówienia publiczne można trochę poszerzać, bo się zdarzają sytuacje trudne do przewidzenia. I teraz tak, Młyny Serafińskie i niektóre inne obszary w mieście, przede wszystkim w Ciężkowicach, no, okazały się obszarem takiego podwyższonego ryzyka. Trzeba było zareagować na to, jak jest w naturze. W momencie, kiedy ten projekt był wykonywany, kiedy rozpoznawaliśmy sytuację, to chcę państwu powiedzieć, że na przykład na ulicy Bobrowa Górka, tutaj siedzi kolega, znam, że tam mieszka, w piwnicy wtedy nie miał wody. A dzisiaj już panu Arkadiuszowi woda zeszła, czy jeszcze nie? Proszę? Nie ma, ale się bardzo długo utrzymywała, prawda? W sumie po prostu w całym mieście po prostu się nieprawdopodobnie podniósł w ciągu ostatnich lat poziom wód gruntowych. Takich przypadków, ja tutaj przecież byłem w Ciężkowicach, to był rok 2010, z tego co pamiętam. Majowe deszcze i czerwcowe, lipcowe, sierpniowe, wrześniowe, październikowe i tak dalej, problemy ludzi w wielu miejscach, którzy po prostu mieli wody, poziom wody podwyższony czasami o metr. Proszę państwa, i możecie państwo wierzyć albo nie, ale mamy to potwierdzone badaniami na piezometrach, na przykład w Orce. Do dzisiaj ten stan wód nie opadł do poziomu sprzed tych deszczów. I teraz tak. Ten stan po prostu się zmienił. Po to właśnie ściągnięto jakieś wyspecjalizowane firmy, żeby to oceniły i żeby tą sytuację już na bieżąco naprawić. Takie rzeczy się po prostu przy takich rozległych projektach mogą zdarzyć.
Ja pamiętam, jak budowano na przykład autostradę A4 a jeździłem sobie tamtędy wielokrotnie w czasie tej budowy i na przykład zupełnie nieoczekiwaną rzeczą było odkrycie na przykład stanowisk archeologicznych albo składowisk amunicji, albo niewypałów. To hamowało roboty. Trzeba się z takimi rzeczami liczyć. Można powiedzieć tak, no, czy ten, kto to projektował, to nie miał rozumu, że tam przecież mogło być kiedyś jakieś osadnictwo w XI wieku? Przecież mogło być, prawda? I teraz tak, jeszcze raz powtarzam. Ryzyko jest po stronie wykonawcy i w głównej mierze koszty poprawiania ponosi wykonawca, a nie zamawiający. My mamy określoną kwotę w przetargu do zapłaty. Czy tak jest, panie prezesie? Może pan to głośniej powiedzieć? Tak, potwierdza pan prezes. Panie prezydencie, ja mówię bezpośrednio do pana. No o czym my tu chcemy rozmawiać? No właśnie. Czy pan zdaje sprawę, że przy obciąganiu terenu, wody z terenu, co się robi? O co tu idzie? O mieszkaniu, o domy? Czy wy sobie zdajecie sprawę? Wy nie, bo wy macie karty papierów, ale nie zastanowiliście się, jakie to są skutki. Macie na Młynach Serafińskich do dzisiejszego dnia te skutki do 4 metrów, żeście tam tylko doszli. Dobrze. A pan mi będzie mówił, że tam jest składa ulicy. Popatrz pan tu realnie. Ale co ja panu powiedział? Chodzi mi o to obciąganie tej wody, co pan im serwuje, co się tam serwowali, a serwować będziecie jeszcze teraz w styczniu albo w lutym, bo będziecie przegłębokie budowali. Proszę pana, dobrze. No to o tym chcę dobrze rozmawiać. Dobrze. No to ja rozmawiam z panem o tym, ja rozmawiam z panem i z państwem o tym, że Jaworzno miało zawieszone kary za zrzucanie ścieków byle gdzie. I że my od programu kanalizacji odstąpić nie powinniśmy, a nawet jestem przekonany, że nie możemy. I teraz tak, ale proszę pana, no. Dobrze. Ale mógłby pan do mnie tak palcem nie machać? To trochę nie wiedzieliście doskonale dużo wcześniej, że trzeba było przepowiednie zrobić tam, gdzie wam proponował właśnie ten kolor. Ale wyście się zastrzegli, nie, bo nam Unia za to nie zapłaci. A teraz kto wam za to zapłaci? Za to przepowiednie? Ja się panem pytam, a kto wyście, ja? Proszę? Kto, ale kto wyście, ja? A ktoś odpowiada. Ktoś, kto się nie chce zgodzić na tą przepowiednie wystawienia, tam przyjmą. Dobrze, proszę państwa, jeszcze raz powtarzam. Ja nie jestem projektantem, Łabaj nie jest projektantem, pan nie jest projektantem. I teraz tak, nie zawsze to, co się nam wydaje, jest takie oczywiste, jak nam się wydaje i proponuję tym poprzestać po prostu, bo no, możemy dyskutować tutaj nawet przez 2 tygodnie. I będzie tak, pan swoje. Ja wiem, że wykonawca wygrał przetarg i będzie miał zapłacone za to, co wygrał, chyba że były jakieś roboty dodatkowe, które myśmy uznali, które są do wykonania, a pan mnie będzie przekonywał, że my marnujemy pieniądze. No i do niczego nie dojdziemy po prostu. Do niczego nie dojdziemy. I proponuję na tym poprzestać po prostu, bo to szkoda czasu. Dobrze, to proszę pana, ale proszę posłuchać, mnie nie zależy na racji. Szanowni Państwo, ale momencik, Szanowni Państwo, proszę pana, przyjęliśmy sobie na początku pewien sposób rozmowy. Pan zadał pytanie odnośnie Luszowickiej i czeka na odpowiedź. Dajemy panu dyrektorowi okazję, żeby odpowiedział. Zaraz dam państwu mikrofon i będziemy mogli rozmawiać. Umówiliśmy się, że się nie przekrzykujemy. To już krótko. Pierwsze 200 metrów zostało zrobione w asfalcie. Nie dlatego następnych metrów nie zrobiliśmy, bo nie chcieliśmy, tylko dlatego, że no właśnie, znowu nie spełniało tych warunków, jednego z warunków, o których mówimy na początku. Akurat własność, okej, niestety woda. Niestety woda, to już pan o tym wspominał. Bez znalezienia sposobu na odprowadzenie wód odpadowych, nie wiem, wykonanie projektu, zbudowanie być może jakiegoś zbiornika odprowadzającego, ale to nie jest sprawa ani prosta, ani tania. Tak jak i w innej części Ciężkowic, czy w ogóle w Jaworznie, w wielu dzielnicach dalej nie ruszymy. No niestety. Ale ja nie mówię, że pan ma to zrobić, ale miasto nie jest, chociażby niekiedy chciało być odrobienia cudów, wszystkiego nad razu. No. Ile
przed chwilą, ale proszę posłuchać. Dobrze, ale przed chwilą pan słyszał w wystąpieniach, nie wiem, pani z Bartniczej, ile lat ciągnie się problem Bartniczej. Ktoś mówi, ile ciągnie się problem ulicy takiej, w innej dzielnicy innej. No, ja też chciałbym w jeden rok, może w dwa, załatwić te wszystkie problemy, ale po pierwsze, no nie ma tego worka pieniędzy. Po drugie, są jakieś możliwości i kolejność załatwiania pewnych rzeczy. No niestety, chcielibyśmy, i ja wiem, że z punktu widzenia mieszkańca danej ulicy ten problem jest najważniejszy, no ale miasto jest całe. Jak ktoś może przez 12 lat zrobić opóźnienia, to trzeba może kogoś z zagranicy sprowadzić, jak nasi inżynierowie nie potrafią. Ale to nie jest kwestia... Znaczy, no chyba nie ma sensu rozmawiać, no bo wrócimy do tej dyskusji, o której mówiliśmy wcześniej. No, ja wiem, że każdy swój temat widzi najgorzej i zna się najlepiej na jego rozwiązaniu, no ale no, są też warunki obiektywne. Dobrze. Szanowni Państwo, tutaj pan czeka. Proszę powiedzieć, coś się zrobili za 10 lat. Proszę pana, halo, proszę pana, proszę się zgłosić. Nie będziemy w ten sposób, no to nie ma sensu, no co będę panu wymieniał, co się przez 10 lat zrobiło. No, no pan sobie gazetę archiwalną weźmie i pan sobie odnotuje, co się zrobiło. No to jest śmieszny poziom, przepraszam. I proszę bardzo, pani czeka od dłuższego czasu na możliwość zadania głosu. Siedzi spokojnie, może na tego nie ma szans. Ja chciałam tylko od pana prezesa właśnie NPWiK-u, bo pan prezes powiedział, że będzie można zgłaszać usterki. A propos tych świetnych dróg, naprawdę są fajne, bo ja czekałam na asfalt pod swoim domem bardzo długo, gdyż zawsze była akurat pod moim domem dziura, przyjeżdżali państwo z asfaltem w workach, wysypywali, ale w końcu nam powiedzieli, będzie kanalizacja, będzie asfalt. Super! Asfalt jest przepiękny, z tym, że kałuża jest jeszcze większa niż była za czasów dziury, ponieważ asfalt idzie z górki z jednej strony i powinien jakoś być wypoziomowany, ale z drugiej strony też idzie z górki. Tam nie ma żadnego odwodnienia i po prostu tworzy się kałuża potężna. Wlewa mi się woda na podwórko, czego nie było przed kanalizacją. Ja mam pytanie, jeżeli ja to udokumentuję, zrobię zdjęcie, zgłoszę to do NPWiK-u, czy to będzie naprawione, czy ci panowie przyjadą, wytną kawał asfaltu, bo to nie wystarczy wyciąć tam 20 cm, tylko wzdłuż całej posesji trzeba wyciąć. No, nie wszyscy mieszkają w pięknych miejscach, gdzie nie ma drogi przejazdowej. Akurat no, ja mam taki zaszczyt, że mieszkam przy samej drodze. Są to jakieś utrudnienia. Ale mówię, jeżeli ktoś kładł asfalt super nowy na całej szerokości, no to gołym okiem widać, że jeżeli się robi dół, to woda bez pompy nie pójdzie do góry. Więc mam pytanie, czy naprawdę, jeżeli ja zgłoszę tę usterkę, udokumentuję ją, bo to widać dopiero po deszczu, będzie zdjęcie zrobione, że tam stoi ogromna kałuża, czy to zostanie poprawione? To tyle z mojej strony. Proszę panią, zapraszam panią do złożenia oficjalnego wystąpienia. Będziemy robić wszystko, żeby nie było gorzej niż przed budową kanalizacji. Ja nie odpowiem pani teraz, ale zapraszam, proszę się do nas zgłosić, przyjść, porozmawiać. Myślę, że jakieś rozwiązanie spróbujemy znaleźć. Bardzo, bardzo proszę teraz, sekundeczkę, tutaj pan też czeka dłuższego czasu. Bardzo panie proszę. Prezydencie, chciałem się zapytać tak numercie. U mnie koło domu na ulicy Wyzwolenia 11 zapada się asfalt, bo jak jeździli, co robili w styczniu czy w lutym te czeka. No i byłem już, proszę się, tu w kółku kierownika, byłem już 7 razy. I nie idzie się doprosić, żeby to wyrównali. Ja nie wiem, do kogo ja już mam iść pod. Naprawdę. No i też jest ulica, dwie ulicy 22 listopada wyżej Kościoła. No tam jest makabra. Wszędzie się robi, w Jaworzniu się robi, inne ulice się robi, a w centrum koło Kościoła się nie da. No ja nie wiem, jaki to jest projekt. I tutaj przyjeżdżają auta do przedszkola, do Kościoła i tu przed Kościołem kamień rumowicz. No to chyba by się przydało, żeby tak
ale pan prezydent przyszedł, albo coś się stało. Ja nie wiem. Czy takie dwie uliczki blisko kościoła i wyżej kościoła, no nie da się nigdy zrobić. Nigdy. Jak przyjdzie burza, to będzie wszystko na dole nas walczyło. Podnośnie tego, tak? Jeżeli pan pozwoli, to już tutaj pan dyrektor. 29 listopada chodzi o kanalizację, czy też o drogę? O to i o... Dobrze. No to jeżeli chodzi o drogę i o odwodnienie, to pan, nie wiem czy pan wie, czy nie wie, ale przecież było spotkanie z udziałem pana prezydenta Kaczmarka 2 czy 3 miesiące temu. W efekcie tego spotkania Wydział Gospodarki Komunalnej właśnie Urzędu Miejskiego zlecił opracowanie dokumentacji technicznej zarówno na odwodnienie, bo tam jest problem z wodą, oraz na ewentualną poprawę czy wybudowanie utwardzonej nawierzchni. I ten projekt jest w tej chwili w realizacji. Przyznam szczerze, nie wiem, bo to prowadzi, tak jak wspomniałem, GK, nie wiem, kiedy ten projekt będzie. Natomiast jego realizacja jest uzależniona z jednej strony od środków, ale z drugiej strony, no bo jeżeli państwo w tej chwili chcecie, a pan prezes nie wyklucza, że w jakimś najbliższym etapie kolejnym będzie tam robiona kanalizacja, no to należy się zastanowić, czy nawet jak ten projekt będzie, to jest sens robić nawierzchni, jeżeli potem wrócimy do kanalizacji. Ale tak jak mówię, projekt po tym spotkaniu, które tutaj było z udziałem pana prezydenta Kaczmarka i naczelnika GK, Urząd Miejski zlecił i on w trakcie opracowywania. Natomiast realizacja, no to jest uzależniona od tych rzeczy, o których przed chwilą wspominałem. Tak, teraz jeszcze pan pod oknem, tam był faktycznie pierwszy i zaraz tutaj do pana wrócimy. Ale to było akurat 29 listopada. Ja mam pytanie do pana prezydenta MPWiK-u. Ponieważ gdzieś w 2009-2008 roku robiliście pomiary, jak robiliście kanalizację, to czy można podłącze zrobić do domu, czy nie. W tym roku jest kanalizacja położona. Ja dostałem informację, że się nie da podłączyć mojego domu do kanalizacji. Wszystkie pracownicy przyjeżdżali, były robione pomiary, było robione wszystko, mam studzienki przed bramką, przed drugą bramką. Teraz nagle się nie da tego podłączyć. Złożyłem odpowiednie pisma do państwa. Od pół roku czekam, żeby ktoś przyjechał to sprawdzić. Nie pojawił się nikt. A dostałem odpowiedź, żebym sobie podjechał do firmy, która wykonuje, oni podjadą i to sprawdzą. Czy to jest w mojej gestii, żebym ja się ich prosił, żeby oni podjeżdżali i sprawdzali to? Przecież jakieś projekty były robione, osobiście byłem w Katowicach, przerysowywane były rysunki, bo były w innym miejscu, miało być podłącze, zrobione było wszystkie zgody, umowy są podpisane. Teraz się okazuje, że nie da się tego zrobić. Chciałbym uzyskać odpowiedź. Proszę pana, ja nie jestem dajmy szansę panu prezesowi w stanie odpowiedzieć, bo nie znam tego problemu. Możemy się umówić tak, że ja zapiszę sobie adres do jakiejś osoby i się z panem skontaktuję po niedzielę, bo tak mówię, no nie znam tych szczegółów. Także dobrze, ja sprawdzę, ja nie dyskutuję z tym, co pan mówi, tylko proszę mi dać szansę sprawdzić i jakoś ustosunkować się do tego i odpowiedzieć panu. Dziękuję. Proszę bardzo, teraz. Dzień dobry, dziękuję za głos. Moje nazwisko Daniel Lis. Ja mam takie pytanie w sprawie nowych inwestycji, ponieważ było to przytoczone, że będzie w przyszłym roku robiona ulica Baletnicza i Bobrowa Górka. I w zasadzie można powiedzieć, Bobrowa Górka będzie w całości pokryta asfaltem, tylko chodzi mi o mały odcinek. No skoro będzie już w całości pięknie zrobiona, tak jak teraz jest, jest taki bardzo krótki odcinek, należący do miasta, 60-metrowy, jest to dojazd do 5 posesji, jest no, w fatalnym stanie, jest to na wysokości numeru 36, dojazd do tych budynków 36 ABCDE i no, jest trochę przez miasto zapomniany, bo nawet jak jest zima, jest zaśnieżone, pług jedzie po prawą górką, ale no, już nie skręci w tą uliczkę i my z sąsiadami, z łopatami musimy wyskakiwać śnieg, odgarniać, także mam pytanie, czy dałoby się małym kosztem pewnie, ale położyć jeszcze ten kawałeczek asfaltu, skoro cała Bobrowa Górka będzie robiona. Już sekundeczkę damy. Wyłączyło nam się, zdaje się, jest problem.
ja się posiłkuję mapą na komórce, ale powiem tak, jak mamy te fragmenty poprawej górki, które planujemy do asfaltowania, to są te dwie przyprostokątne, to ten łącznik, o którym pan mówi, to jest u tego zbiegu, który leci w bok. Proszę mi pokazać. Moment. Zadała pytanie odnośnie ulicy Turystycznej. Zaraz pan dyrektor na to odpowie, a w międzyczasie spróbujmy tutaj oddać głos panu. Ja bym miał takie pytanie do pana prezesa NZTM i do pana prezydenta. To znaczy tak, ja mieszkam na ulicy Ludowej i chciałem się zapytać, czy ta ulica już jest skończona tak do końca. Moim zdaniem nie. Chodzi mi o pobocze, bo jeżeli chodzi o asfalt zrobiony, to uważam, że chyba ta firma najlepiej kładzie w Jaworznie asfalt do tej pory. Jeszcze nie widziałem, żeby po prostu tak starannie to robili. Trzeba ich w tym momencie pochwalić. Natomiast wykończenie, no, ma dużo do życzenia. I chciałem drugie pytanie zadać panu prezesowi. Od czego to zależy, że pod jedne posesje jest podlany asfalt, a pod inne po prostu nie? Nasuwa się pytanie, że z kim trzeba rozmawiać i nie będę kończył. I do pana prezydenta mam takie pytanie, bo mówimy o dużej polityce. Pan prezydent już jest 12 lat, no, przyszły rok będzie.
15 lat. Czy są jakieś plany w Ciężkowicach zmodernizowania ulicy Mroczka i położenie chodników? Bo po prostu chodników, tak, bo po prostu ja byłem świadkiem, jak jest duży śnieg, są duże skarpy śniegu i dzieci w czasie mijania autobusów czy samochodów wychodziły na te skarpy i po prostu zjeżdżały prosto pod samochodem. Czy jest po prostu ten problem brany pod uwagę? No, miałbym jeszcze dużo pytań, ale nie będę mówił. Bo ja mam wodę w piwnicy, a budowałem się 15 lat temu, tak jak kolega, i do dzisiejszego też dnia mam. Bo nikt się nie zastanawia na tym, że załóżmy oczko, które ma na pieczyskach norka, ma wpływ na środowisko, a zwłaszcza na Ciężkowice. No, czy po prostu geolog jest opinia wpływu, bo wiadomo, że Sosina, zalew Sosina teraz ma duże lustro wody i już nie pochłania wody. Sierża przestała eksploatować i woda nie ścieka i niestety, ale poziom wód gruntowych podniósł się przynajmniej o 1,5 metra w Ciężkowicach. Dziękuję. Proszę Państwa, no w rezultacie nie pozyskałem żadnych podziękować za ten głos, dlatego że potwierdza Pan to, co ja wcześniej powiedziałem. Faktycznie było tak, a mam znajomych różnych w Ciężkowicach, jeden z naszych wspólnych znajomych obok Pana siedzącego ma w Ciężkowicach dom i pamiętam, że jak byłem u niego lat temu, może z 25, może 20, to opowiadał o tym, że mają na podwórku studnię, w której kompletnie nie było wody, studnie stosunkowo głęboką. Dzisiaj w wielu miejscach w Ciężkowicach woda podchodzi pod grunt de facto. I teraz tak, co się w ogóle stało? Z win ludzkich i z win w cudzysłowie oczywiście przyrody. Po pierwsze, w Ciężkowicach wzdłuż wielu dróg były kiedyś rowy odwadniające. Nie pamiętam dokładnie ulicy, jak była ta w cudzysłowie powódź albo bardzo duże podtopienia w 2010 roku. Tutaj się zastanawialiśmy o tym, jak zaradzić problemom. Ludzie opowiadali tak, a tak, tak, pamiętam tutaj, był taki rów odwadniający, ale kiedyś tutaj pracował fazm, położyli chyba jakiś kabel i ten dół zasypali. Czyli w części po prostu rowy odwadniające po prostu zostały przez ludzi zasypane, zniszczone. To jest pierwsza sprawa. Druga, wiele, wiele lat temu, kiedy było tak, że były prowadzone badania hydrologiczne i były obszary w różnych częściach kraju, które były wyłączone spod zabudowy albo zupełnie, albo budowy były warunkowe, na przykład nie było zgód na budowanie domów z podpiwniczeniem. W latach chyba 70. zaniechano po prostu takiej tej polityki w tym zakresie z strony państwa. No i niestety później już było hulaj dusza piekłania. Te nazwy, o których tutaj zresztą też Pani mówiła, Bagienko, Jeziorki, Bobrowa Górka, też podejrzewam, nie przez przypadek ona się nazywa Bobrowa. To są świadectwa tego, że tam po prostu przed może dziesiątkami, a może jeszcze trochę dłużej, po prostu była woda. Akurat pamiętam sytuację właśnie z 2010 roku, kiedy na czerwcowej sesji był uchwalany plan zagospodarowania przestrzennego dla Ciężkowic, kiedy wielu z Państwa miało jeszcze po metrze wody w piwnicach, niektórzy z radnych mówili, że my ludzi nie szanujemy, bo nie pozwalamy im się tam budować. W takich najbardziej podmokłych miejscach Ciężkowic. Jakby natura pokazała, że te prace związane z planami zagospodarowania były trafne. Że nie powinno się zezwalać na budowanie domów tam, gdzie ludzie będą cierpieć. No, świetnym przykładem takim pokazywanym w telewizji była ta gigantyczna powódź, to był chyba 97, kiedy we Wrocławiu zalało potężne obszary miasta i to na przykład na terenie zalewowym po prostu budowano domy, dokładnie, w Opolu, w wielu miejscach.
teraz uwaga. Po tym 97 nie wyciągnięto z tego żadnych wniosków. W 2010, jak były te deszcze, to pokazano w telewizji mapy, takie zdjęcia z powodzi z 97 i 2010. I na tym Kozanowie we Wrocławiu, co zrobiono, dobudowano jeszcze więcej domów. Proszę Państwa, no tak nieoptymistycznie zupełnie, jak rozmawiam z hydrologami, a mamy z nimi do czynienia w różnych konfiguracjach w związku z planami, studium uwarunkowań, różnymi pracami planistycznymi, pojawia się bardzo często takie stwierdzenie, mnie ono zaskoczyło, że w zasadzie na niemal całej powierzchni Jaworzna nie powinno się budować podpiwniczonych domów. I teraz wracam do orki. A dlaczego nie powinno się budować domów podpiwniczonych? Dlatego po prostu, że w naturalny sposób Jaworzno jest miejscem, gdzie wody gruntowe mają wysoki poziom. W wielu miejscach, w Jeleniu, w Ciężkowicach, w wielu, wielu miejscach, no, czasami wystarczy wbić łopatę i na mniej więcej głębokość płata się pojawia woda, prawda? W wielu miejscach jest tak, że przez większą część roku ludzie chodzą jak po takiej gąbce. Teren nie jest wcale jakiś specjalnie twardy. I teraz do tego oczka, czyli do orki. Proszę Państwa, orka to jest to samo złoże wody, z jakiego odpompowuje MPWiK, czyli galmany. Woda ma to do siebie, że ona się stara wyrównywać poziomy, chociaż te hydrologiczne zjawiska są znacznie bardziej skomplikowane. Poziom wód się faktycznie podniósł zdecydowanie. Również w takich miejscach, które wydawać się mogło, nie powinno tam coś takiego następować, bo się ta woda pojawiła również na wzgórzach. Znaczy, prawdopodobnie tak. Po pierwsze, funkcjonujące górnictwo, hydrologiczna susza, która trwała około 30 lat, plus eksploatacja w rudzynku i ołowiu, to wszystko się nakładało na to, że ten poziom wód zdecydowanie opadł. Zjawisk przyrody, proszę Państwa, nie okiełznamy. Nie jesteśmy na tyle silni. Dwa lata temu, jak przystępowaliśmy do pracy nad nową edycją środków unijnych, moi współpracownicy zaproponowali, żebyśmy zaproponowali dla całego subregionu centralnego taki projekt zapobiegania deszczom nawalnym. Czesi na przykład wykonali takie duże projekty w ramach mijającego budżetu unijnego. Nie byliśmy specjalnie zaskoczeni, że większość samorządu, z którymi rozmawialiśmy, powiedziała: świetny pomysł. Niestety zarząd województwa naszej potrzeby nie podzielił, optymizmu, chęci nie zaakceptował i pieniędzy na to po prostu nie będzie. Szkoda moim zdaniem, dlatego że miasta, gminy, a w szczególności gminy wiejskie, no po prostu nie będą w stanie się z takimi rzeczami uporać. A problem dotyka niemal całego województwa i dużych połaci kraju. Dodam do tego jeszcze, że Ciężkowice są miejscem, które ma swoją jakąś historię. Domy powstawały tam, gdzie ludzie mieli swoje nieruchomości, bez budowania kanalizacji deszczowej, sanitarnej i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś ludzie korzystali ze studni i później wchodzono wodociągi, no ale to jest, my tylko poprawiamy stan istniejący, a nie budujemy miasta na nowo, od podstaw. Staramy się to zmieniać. Zainwestowaliśmy w miasto, proszę Państwa, a propos tego, jak Pan mówił, że nic przez 10 lat nie zrobiliśmy, no to nie chcę tego skomentować złośliwie, ale jeżeli ktoś nie zauważa tego, ile pieniędzy w miasto zainwestowano, no to albo z domu nie wychodzi, albo nie dowidzi. Proszę Państwa, wydaliśmy kilkaset milionów złotych w infrastrukturę w ciągu ostatnich kilku lat. No i że tak powiem, ktoś za tym chodził. Powiem, że kiedy zaczynałem pracę tutaj, to budżet miasta wynosił 186 milionów bodajże, tak? A dzisiaj następny budżet, który proponuję, ma 378, czy około 400. Więc raczej
coś zmieniliśmy w mieście. Nie wszyscy to... Słucham? A domagała się pani tego, żeby mówić do mikrofonu. To może do mikrofonu. Ale chciała pani mówić, żeby dawać mikrofon. To może do mikrofonu. Może poczekamy. Zgłosi się pani, dostanie pani mikrofon. Proszę państwa, wydaje mi się, że majątek gminy, nie powiem, że przemnożyliśmy, ale przysporzyliśmy mu sporo ciekawych wyników. Był taki czas, kiedy inwestowaliśmy bardzo mocno w infrastrukturę, bo były pieniądze unijne, duże. Obiecywałem państwu to, że z końcem tego budżetu unijnego, który się kończy po roku 2015, ale już w 2013, zaczniemy robić dużo na drogach gminnych i to po prostu robimy. Wobec tego tym powrzekadłem i od razu Kraków zbudowano. W tamtym roku 15 km dróg poprawionych. W tym roku będzie, w 2014 przepraszam, będą kolejne kilometry, mam nadzieję kolejne. Będziemy po prostu powoli w tym zakresie coś zmieniać. Teraz ważne pytanie tutaj zadane przez pana ochotniki. Nie planujemy celowo odbudowy chodników i budowy chodników nowych, dlatego że nie bylibyśmy po prostu w stanie zrobić tyle dróg. Chodniki w następnej kolejności. Najpierw staramy się rozwiązać te problemy podstawowe. Przyjdzie czas na chodniki. Będzie to oczywiście zależało od paru rzeczy. No przede wszystkim od tego, jak będą uchwalane. No to wie pan? Szanowni państwo, ale... Już. Bardzo dobre pytanie. Chociaż znowu nie do mikrofonu. Proszę państwa, my nie wkraczamy na tereny prywatne. Ciężkowice są wybudowane w sposób specyficzny, mnóstwo wąskich dróg i prawdopodobieństwo, że my wywłaszczymy mieszkańców po to, żeby budować chodniki, jest żadne. Dlatego, że są uregulowania prawne, które pozwalają nawet wywłaszczyć właściciela nieruchomości w ramach tak zwanej specustawy drogowej, ale chodników to nie dotyczy. Także jeżeli już, to mieszkańcy musieliby się po prostu zrzec części swojej nieruchomości, poprzesuwać te płoty, które często są granicą działki drogowej. Nie były robione. No to dla mnie nie były. Przy 11 dni po prostu o tym nie pomyślał, żeby perspektywicznie po prostu przygotować. A my mówimy o bieżących sprawach. Jasne. Proszę pana, ogromnym problemem jest to, żeby przekonać ludzi, kiedy planujemy nowe przestrzenie podzabudowe, żeby przekonać do tego, żeby domy przesunąć trochę dalej od krawędzi jezdni. Ludzie starają się co? Jak najbliżej. Teraz tak, konia z rzędem temu, który uzyska akceptację na to, żeby w ciągu danej ulicy uzyskać zgodę wszystkich, żeby oni się odsunęli z płotami, żeby to przebudowali i tak dalej, i tak dalej. No ale można o tym pomyśleć. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan dyrektor Bednarek odnośnie poboczy. Jaka to ulica? Bo... proszę przypomnieć, jaka to ulica? Pan co? Ludowa, dobra, ale powiem tak, bo z tego, co mi przekazał pan Sebastian, dwie rzeczy, tak, że dlaczego żółtym, a nie innym kruszywem na poboczach, tak, to jest ta sytuacja? Ale to właśnie słyszę, że mamy jakieś problemy techniczne, ale powiem tak. Momencie, to może pan powtórzy, bo pan dyrektor był zajęty. Chodzi mi o taką rzecz, że po prostu no, już na tej drodze się nic nie robi, a do pewnych posesji pod asfaltu, pod bramę jest zrobiony podjazd asfaltowy, a pod inne nie. Przykładowo, od czego to zależy? Zależy być może od tego, że ktoś się po prostu z firmą doporozumiał. Powiem tak, prace w Ciężkowicach, chyba za wyjątkiem, nie, na wszystkich drogach w Ciężkowicach gruntowych nie były wykonywane siłami własnymi MZDM-u. W większości, we wszystkich innych dzielnicach, chcieliśmy przyspieszyć, we wszystkich innych dzielnicach, tam gdzie to było realizowane siłami własnymi naszymi ekipami,
i taki zakres prac również był realizowany według założeń w całym mieście, nie przewidywano budowy zjazdów, dlatego że to jest remont, a nie budowa nowej inwestycji i wtedy obowiązku przebudowy zjazdów do posesji nie ma po stronie gminy. Nawet MZDM, gdyby chciał zrobić coś sam dodatkowo, to nawet nie za bardzo może, dlatego że my nie możemy na przykład od mieszkańca przyjąć płatności jako zakład budżetowy. Natomiast no, praktyka jest taka, i to wiadomo z lat ubiegłych, i to również przy pracach odtworzeniowych MPWiK-u, że jeżeli prywatna firma realizuje pewne zadania na rzecz MPWiK-u czy na rzecz gminy, to jeżeli na tym danym odcinku ktoś się z kimś w taki czy inny sposób porozumie, no to wówczas jest to robione, no i to tyle. No ale założenia i zasady czegoś takiego po prostu nie było. Szanowni Państwo, teraz... Ale właśnie Panu odpowiedziałem. Jeżeli ktoś widząc, że firma, która jest samodzielnym podmiotem wykonującym remont drogi pod jego domem, no zawarł normalny kontrakt handlowy, no to mu to wykonano, no i to tyle, no. A jak ktoś nie chciał albo nie próbował, no to mu nie wykonano, bo tego w zadaniu nie było. Szanowni Państwo, ale Pana w ogóle, jeżeli Pana dzisiaj chodzi, tak Pana w ogóle nie słychać. Dosłownie ta posesja jest 10 metrów od zakończenia asfaltu i nasuwa się pytanie, czy by po prostu ten asfalt, który został położony pod te dojazdy do tej posesji, nie wystarczyło, żeby po prostu usatysfakcjonować ten ostatni budynek. To nie chodzi o satysfakcjonowanie, tylko chodzi o zasadę. Zawsze gdzieś musi być jakaś kreska położona. Kreska pokazała i dokąd było zapłacone i zlecone wykonawcy. I tak miało być zrobione. Natomiast jeżeli on, znaczy Pan sugeruje, że on ukradł asfalt, za który myśmy zapłacili, bośmy zamiast ciągnąć 10 metrów dalej zrobił komuś podjazdy. No nie było tak, no. Że Panu tak się nasuwa, to ja Panu powiem... Ale ja Panu powiem tak, jeżeli ja patrzę w niebo i patrzę się, że słońce się po nim przesuwa, to mnie się nasuwa wniosek, że to widocznie ono krąży wokół Ziemi, no. Panie prezesie, bo ja tam zadaję pytanie. Odnośnie tego kruszywa, tak jeszcze. Odnośnie kruszywa. Powiem tak, nie podoba się Panu porfir? Są brak, nie, braki są po prostu przy asfalcie. I jeżeli pójdzie się wieczorem, jeżeli są braki przy asfalcie, to powiem tak, powinno być. Tylko że niekiedy jest też tak, że jeżeli był asfalt kładziony wzdłuż czyjejś posesji, kto miał ładną trawkę przed swoim ogrodzeniem, no to niestety czasami też bywało tak, że nie za bardzo był ktoś zainteresowany, żeby mu wysypywać. Może to jest naganne, może to naprawimy w porządku, tylko powiem tak, to jest też otwieranie ewentualnego pola konfliktu, nie wiem czy zawsze potrzebnego, pomiędzy mieszkańcami. Tylko dlatego, że żeby było równo. Jeżeli pas, szanowni Państwo, wykonany stanie, natomiast pobocze jest ustalenie. Tak jest. Dobrze, to ja mam taką... Przyjmuję ocenę tak jak każdą inną zgadę. Dobrze. Proszę bardzo, Pan tutaj jeszcze w ostatnim rzędzie i do Pana wracamy. Szanowni Państwo, ja mam taką sprawę, ponieważ ja mieszkam w ciągu ulicy Bobrowej Górki, z inicjatywy mieszkańców został zrobiony rów odwadniający. Nie wiem, czy do Pana Dyrektora, czy do Pana Prezesa. Mam się zgłosić z tym pytaniem. Ten rów został wykonany dzięki pomocy Pana Prezydenta. Przy pracach kanalizacyjnych, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, była ta woda odpompowywana. Ten rów w tej chwili jest strasznie zamulony. I ja mam takie pytanie, czy to będzie wyczyszczone? Dziękuję bardzo. Jeżeli ten rów został zanieczyszczony przez firmę, która wykonywała kanalizację, to tak, to oni będą to musieli wyczyścić. Ja sobie zapisałem ten Pana wniosek. Tak, tak, tak. Rozumiem. Rozumiem. Dobrze, zapisałem sobie. Będziemy tak wyniosować. Dobrze, dziękuję. Dobrze, teraz tutaj prosimy Pana z mojej prawej strony.
Panie prezydencie, w 2002 roku na tej sali po wygraniu wyborów były w pierwszej kolejności ulice Luszowicka i 29 listopada. Termin podobny gdzieś w listopadzie. I do dzisiaj jest zrobione 200 metrów ulicy Luszowickiej, a 29 listopada jest gdzie? Czekam na odpowiedź, bo nie ma nawet żadnych planów. I następne. W tym roku chwalicie się, żeście zrobili parę ulic, a przez te 10 lat zrobiliście, powiem to dosłownie, pół ulicy Kruka, bo do cmentarza, bo od cmentarza była. Za 10 lat, jeśli się mylę, proszę mnie sprostować. Dziękuję. Znaczy powiem najkrócej jak się da, tak myli się pan. No i tyle. Tak? No tak. No to proszę mi... Ale... To proszę dać prezydent panie księdze. Proszę mi wybaczyć, ale nie jestem w stanie teraz z pamięci wymieniać każdego kawałka jakąś rzeczy, którą... O Ciężkowicach. Ale proszę pana, przepraszam pana. Nie dojdziemy do ładu i składu, jak ja nie jestem w stanie odpowiadać, bo pan mi za każdym razem cały czas przerywa. Proszę pana. Ja? No, proszę mówić. No właśnie przerywa mi pan po prostu. Proszę państwa, myślę, że znacznie więcej zrobiliśmy w Ciężkowicach niż pół ulicy Kruka. Znacznie więcej zrobiliśmy w Ciężkowicach. No, rozmawiałem dzisiaj o tym, że w Ciężkowicach wykonano 40 km kanalizacji, że odtworzono ileś dróg, że wykonano ileś kilometrów dróg, że zrobiono ileś odwodnień. Przepraszam. Szanowny panie, dajmy szansę prezydentowi, żeby odpowiedział. Że i tutaj w szkole były jakieś prace prowadzone i teraz ja chcę dalej po prostu. Że wykonaliśmy poprawkę tego, co zepsuto przed nami w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. No, nazbierałoby się tego. Nie z pamięci wszystkiego nie sięgnę. Błagam pana. Ale co za 10 lat? Nic nie było zrobione. Przyjęty harmonogram był za poprzedniego. Za tarabułę robił 4 ulice. 4 lata był, robił ten węglarz. Robił. 10 dobrze. Lat nie robiono nic. Teraz się paroma coś się poprawili. Chwalicie. Proszę państwa, to ja się do państwa odwołam. Proszę mi chociaż jedną wymienić ulicę, którą żeście zrobili za te 10 lat. Nie licząc tego roku. A w Jaworznie niektóre odcinki dobrze. Były robione za pana tą kadencję 11 lat, po 2, po 3. Przed chwilą mi pan mówił, że pan... Przed chwilą mi pan mówił, że pan nie przerywał, no więc teraz już sobie pan sam powiedział, czy pan przerywa, czy pan nie przerywa. No proszę państwa, no co mam państwa na świadków przywoływać, czy coś robiliśmy w Ciężkowicach, czy nie? No siedzi tutaj, była tutaj pani dyrektor szkoły i... Dobrze. Dla pana świętego spokoju. Nic w Ciężkowicach nie robiliśmy. W porządku, no. Jest pan zadowolony? Jak? No, no, 10 lat ludzie podatki płacili i nic się nie robili. Dobrze. Wszyscy są zadowoleni. Proszę państwa, z ulicą Luszowicką... Z ulicą Luszowicką faktycznie jest problem i niefortunnie się z ulicą Luszowicką potoczyło. Zabiegał o to pan radny Janusz Ciołczyk. W zupełnie dobrej wierze przyjęliśmy Luszowicką do realizacji i natrafiliśmy na fatalne miny. Proszę? 2006 rok. I... O ja pamiętam to było kłopot tak, z odwodnieniem ulicy Luszowickiej, z prawami własności, z jej kategorią drogi i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, no, czy to jest moja wina? No pewnie w jakimś sensie tak. Mogę powiedzieć, że tak. Po prostu powinienem powiedzieć, sprawdzić dobrze i powiedzieć, Luszowicki się zrobić. Nie, tak nie robimy. Może tak powinienem zrobić. No, wziąłem na wiarę to, że się to zrobić da, skoro ktoś za tym chodził. Nie obciążam tutaj pana radnego tym, broń Boże. Każdy z nas miał dobre intencje. Pamiętam jeszcze parę takich rzeczy w mieście, które się też z inicjatywy radnych dobrze zaczęły, a koniec jest fatalny, bo na przykład coś, co się wydawało proste, nagle zaczyna się przemnażać i zaczyna kosztować ogromne pieniądze. Tak pamiętam z Byczyny na przykład taki jeden chodnik, że chodnik kosztuje grosze, a odwodnienie 800 tysięcy na przykład. Ale jesteśmy ciężko, zauważyłem.
Także mówię tak, Ruszowicka faktycznie okazała się fiaskiem. Będziemy tą Ruszowicką takimi metodami, jak to możliwe robić. Proszę mi wybaczyć, ja nie pamiętam, żebym pan obiecywał ulicę 29 listopada w 2002 roku. Może tak było? Ja mam zwyczaj nieobiecywania. No, nagrywamy. Dobrze. Proszę państwa, żebyśmy też o jakiejś sensownej porze skończyli, mieliśmy się na półtorej godziny, są już dwie. Czy ktoś z państwa chce zadać jeszcze jakieś pytania? I jeśli pan znajdzie, że za te 10 lat oprócz Kruka Pół była jakaś ulica zrobiona, to... No to ja króciutko państwu odczytam, co tu jest napisane w tym piśmie. Dotyczy wniosku o remont drogi ulica 29 listopada. W odpowiedzi na złożony przez pana wniosek w powyższej sprawie informuję, że gmina realizuje inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym miasta na lata 2005-2008, obecnie aktualizowanym na okres planistyczny 2006-2009. Budowa na wierzchni ulicy 29 listopada nie jest ujęta w przedmiotowym planie. Ograniczone środki budżetu gminy oraz realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w WPI nie pozwala na podejmowanie kolejnych zobowiązań z tytułu nowych inwestycji. Pana wniosek musi oczekiwać na ponowne rozpatrzenie oraz ewentualną jego realizację w okresie przyszłym. Czy obiecaliśmy panu ulicy 29 listopada? Była, w 2006 nie ma i w 2013 w ogóle nie ma. Tak. I teraz tak, to pismo jest świetnym dowodem na to, że ja nie cierpię składania obietnic, które mogą nie mieć pokrycia. I tyle w tym temacie. Proszę państwa, pan chciał zadać pytanie, bardzo proszę. A propos drogi Bobrowa Górka, to chciałem zaznaczyć, że to jest realizacja odcinka w całości, bo połowę jest zrobione Bobrowa Górka i to jest Myszek Ali 16. Jeszcze nie ma. A tak chciałem zabrać głos w sprawie właściwie prywatnej. Jak to będzie wyregulowane odnośnie kanalizacji? Przez moją posesję przechodzi ponad 120 metrów kanalizacji prywatnej. Do dzisiejszego dnia nie wiem, jak to traktować, czy to może miasto mi prezent zrobiło jako prywatną kanalizację, będę opłatę za to brał, czy jakoś będzie to uregulowane. Tutaj powinna to odpowiedzieć prezes. Otóż proszę państwa, wydaje mi się, że z każdym mieszkańcem, przez którego prywatny teren przechodzi kanalizacja, były pozawierane umowy. Zawierał pan umowę z miastem? Nie zawierałem umowy, tylko wyraziłem zgodę, bo przechodziłem na trzecim pokoleniu. Tak. Czyli wyraził pan zgodę. Teraz, czego pan oczekuje w zamian? Nie wiem, bo ja się dowiadywałem, to... Sekundeczkę. Ja się dowiadywałem w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów, bo tam byłem parę razy, no to mi powiedziano, że bo mogę się spodziewać, że będzie ze mną umowa jakaś zawarta. Ale to już drugi rok nic. Właśnie się chciałem zapytać. Czy to tak zostanie, czy to jakoś interweniować? Czy... Tak jak pan prezydent panu odpowiedział, no to, że znalazła się kanalizacja na pana posesji, to musiała być jakaś pana zgoda. Ja sobie zapiszę i sprawdzę, bo nie znam pana tematu, więc zobaczę, jak to tam, czy były jakieś inne ustalenia, czy nie było. Tak jak mówię, no nikt na pewno bez pana zgody na pana posesję nie wszedł, więc musiał pan wyrazić na to zgodę, więc jakaś forma pisemna na pewno też tego jest. Ja sobie zapiszę i sprawdzę, dobrze? Szanowni państwo, tutaj jeszcze... Jeszcze chwileczkę, bardzo przepraszam. Właściwie była mowa o tym, że jest w taryfikatorze, bo byłem... jeszcze inwestycje tam na dole, tam ktoś prowadził, że w taryfikatorze są ujęte w rubryce odszkodowania, bo to przecież są tereny wyłączone spod inwestycji, no bo na tym się nic nie da robić. Że są w taryfikatorze, jest tabela odszkodowań i według tabeli państwowej będzie to brane pod uwagę. Szanowni państwo, tam pani w ostatnim rzędzie zgłaszała się do głosu, bardzo proszę. Dobry wieczór, Renata Jelonek, ulica Ciuby, tutaj z sąsiadami reprezentujemy tę ulicę. Cieszymy się, że będzie ona robiona, w planach jest bynajmniej 2014 rok. Natomiast chodzi mi bardziej o sprawę techniczną. Jest robiona kanalizacja. Panowie, gdzie słychać? Była przygotowywana kanalizacja na tej ulicy i
dzięki do kanalizacji, przynajmniej jak okiem można gołym zobaczyć, są wyżej niż wjazdy do nieruchomości. Nieruchomości, jak żeśmy budowali, też mieliśmy jakiś tam stan zerowy podany, dla którego żeśmy, my się dostosowywali. Studzienki są powyżej. Wiadomo, ulica jest jakiejś tam długości. Co niektórzy sąsiedzi dla własnej, no wiadomo, wygody, wysypali sobie dosyć dużo kruszcu różnego, żeby no, można było dojechać do nieruchomości. Na jakim etapie będzie jak gdyby weryfikowana wysokość tej proponowanej drogi, żeby nie było sytuacji, że, nam się, że będzie asfalt na wysokości ponad to, co jest w tej chwili i woda nam się będzie cofała do, na nasze nieruchomości, na naszą posesję. Bo w tym momencie, zresztą myślę, że i wodociągi, i Zarząd Dróg i Mostów jest zaznajomiona z, no, z licznymi, że tak powiem, interwencjami, jakie były u nas, łącznie nawet z pogotowiem energetycznym, bo po prostu musieli wyłączyć prąd, bo zalewało skrzynki energetyczne, także i studnie, robi się staw od jednej nieruchomości do drugiej, gdzie jest w ogóle niemożliwością ani przejechać, ani przejść, no w ogóle. Więc jakby można się było jakoś ustosunkować, ewentualnie nie wiem, na jakim etapie zweryfikować postęp prac, żeby nie było po prostu choćby nawet no, zbędnego wyrzucania pieniędzy w błoto. Dziękuję. Już pan dyrektor Bednarek odpowie. Krótko, no i o kanalizacji, znaczy to chyba nie jest problem. Chodzi o to, że studzienki są wyżej po kanalizacji, tak? Każdorazowo jak jest robiona nawierzchnia i istnieją jakiekolwiek studzienki, no to one są regulowane, tak, żeby potem ten poziom był równy z asfaltem. Natomiast na jakim poziomie będzie asfalt, czy wyżej, czy niżej, to będzie robione w podobnej technologii, tak jak na ulicach sąsiadujących z jednej i z drugiej strony, czyli tam, gdzie w tym roku było położone. Z jednej strony turystyczna, a z drugiej strony cichy kącik. Zawsze tam, w innych częściach miasta, gdzie nakładkę asfaltową kładziemy i zgłaszają mieszkańcy, albo sami widzimy jakiś problem z wodą, to w ramach takiego odprowadzenia tej wody powierzchniowego, jeżeli ona w ogóle występuje, ten problem, staramy się czy to wyprofilować asfalt w jedną czy w drugą stronę czasami, ale tu akurat nie będzie tego potrzeby, bo nie ma górki do środka w taki profil, żeby to odpłynęło. Będziemy w terenie, będziemy rozmawiali, będziemy próbowali. Sądzę, że nie ma co się martwić na zapas. Na tych drogach sąsiednich raczej rozlewiska nie stoją po zrobieniu. Tych, które zostały zrobione. Bardzo proszę, czy mają Państwo jeszcze pytania? Proszę bardzo. Panie dyrektorze, szkoda, że pan tylko miał tak krótki zasięg na tej grabańce, że pan ten kawałek sfilmował. A ulica Augusta, ulica Bolesława Śmiałego, ulica Łokietki, to co, ma na Wawel wyjechać? Że one nie są zmodernizowane, a teraz przyjechać między ulicą Augusta a ulicą Młyny Serafińskie, jak jest asfalt położony? Dzisiaj do pana tam dzwoniłam w sprawie chodników. Jest takie prawdopodobnie, no, prawdopodobnie w ogóle jest, że jeżeli ktokolwiek będzie miał wypadek na chodniku przy posesji koło domu, odpowiada właściciel budynku. Proszę przyjechać, zobaczyć, jak jest położony chodnik przy sklepie. Jest dopasowany do asfaltu, zamiast podnieść krawężnik i wyprofilować ten chodnik, żeby był równy. Krawężniki. To są w tej chwili, które poprawiają i prawdopodobnie ja ustąpiłam, bo powiedzieli, że odbiór w lutym. Gratuluję, bo w lutym będzie śniegiem przysypany wszystko. Dobrze, już pani odpowie. Poniekąd sama pani sobie odpowiedziała, wcześniej pan prezes na ten temat mówił. Jeżeli tu są prace, które niewłaściwie zostały zrobione z chodnikiem przez firmę odtwarzającą chodnik po kanalizacji, jeśli nie daj Bóg z tego powodu stałoby się coś, no to akurat w tym momencie posiadać posesji przylegającej nie odpowiada, tylko odpowiada z ubezpieczenia firma wykonująca, a która tego nie zrobiła. Jeżeli to jeszcze nie zostało odebrane i jest możliwość zgłoszenia poprawek, chyba 20 raz powtórzę, tym razem za pana Łabaja, zapisujemy, będzie sprawdzane, będzie weryfikowane. No i to tyle. Ten chodnik nie był w ogóle odtworzony. Może tak, bo pan źle zrozumiał. Był naruszany z uwagi na kanał. No to jest słynna ulica Młyny Serafińskie. To jest zgłoszone.
będzie rozpatrywane przez... Szanowni Państwo, jest nas już garstka na sali. W związku z tym, jak rozumiem, możemy kończyć dzisiejsze spotkanie. To proszę jeszcze ostatnie pytanie. Trafiliśmy na minę na tej Ruszowickiej na 29 listopada. No i co dalej? No, co dalej? Nie dostałem odpowiedzi, ani tak, ani tak. My bardzo prosimy, żeby no, chociaż po kroczku coś ale, cokolwiek robić. Ale bo mam wrażenie, że czasami zadający pytanie, przepraszam, że tak powiem, ale głównie słucha samego siebie. Bo odnośnie ulicy 29 listopada, to ja już nie wiem, czy 20 czy 30 minut temu powiedziałem. Było spotkanie w terenie? Było. Był prezydent Kaczmarek? Był. Ustalono pewne rzeczy? Ustalono. Powiedziałem, że został zlecony przez Wydział Gospodarki Komunalnej projekt dotyczący 29 listopada. Nie. Został ogłoszony, mam informację, że został zrobiony projekt. Że jest zlecony projekt dotyczący odwodnienia i z elementami nawierzchni. Projekt jest w trakcie opracowania przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Będzie zrobiony, będziemy wiedzieć, ile to kosztuje i jaki jest zakres. I w tym momencie będziemy myśleć o jego realizacji, ale też powiedziałem to, że jeżeli na przykład nawet byłyby możliwość realizacji i budowy tej drogi, a równocześnie Państwo sami deklarujecie, że chcecie się podpiąć w następnym etapie do kanalizacji sanitarnej, no to trzeba będzie chyba zacząć od kanalizacji, a nie kłaść drogę, żeby ją potem zrywać i kłaść od nowa. Ale to już mówiłem 40 minut temu, a Pan się w kółko to pyta. No to ja nie mówię. Szanowny. No, o Luszowickiej też Panu powiedziałem. Wiemy, jaki jest stan, tak samo jak wiemy, jaki jest stan wielu innych dróg w Ciężkowicach i w Jaworznie. Nie uzyska Pan ode mnie odpowiedzi, że będzie zrobione jutro albo w przyszłym roku, ani w 2015. I tyle. Nie wiem, ale nie uzyska Pan odpowiedzi ode mnie, że będzie zrobione w przyszłym roku. Szanowni Państwo. No ale to już Panu Pan Prezydent potwierdził, że nie było nic zrobione, jest Pan zadowolony. No i tyle. Szanowni Państwo, ale myśmy tutaj chyba nie przyszli po to, aby się wzajemnie kłócić. Została nas już, proszę Pana... I tylko, proszę Pana, proszę te cztery pana. Ulice może w tym mieście i jak sobie Pan popatrzy na całe miasto, niechże Pan nie porównuje, bo tu nie ma czego porównywać. Wraca Pan któryś raz, jak zdarta płyta o tych czterech ulicach. Niech Pan patrzy na całość, co się zrobiło w tym mieście. Tak, rynek tylko za te 12 lat. Oczywiście trzeba mieć dużo złej woli, żeby tak mówić. Trzeba obiektywnie spojrzeć na to, co się udało zrobić w tym mieście. To ogromny skok cywilizacyjny w całym mieście, jak również w Ciężkowicach. Pan prezydent, zaczynając tą kadencję, zapowiedział realizację dużych inwestycji również w dzielnicach. 100 km kanalizacji, 80 jest zrobionych albo nawet więcej. Zapowiedział, proszę Pana, i to było systemowe, że ruszamy w tej kadencji z drogami gruntowymi. Ten rok, jako systemowo, trzeba było to miasto przebudować gruntownie i to zostało zrobione. Teraz możemy ruszyć i dokonywać pozostałych inwestycji. W tym roku, w jednym tylko roku, zgodnie z planami założonymi przez Pana Prezydenta, 50 ponad dróg powstało. Przed nami kolejny rok. Ja nie liczyłem ile tych dróg, ale podobna wielkość się szykuje. W takim tempie w kolejnych latach zrealizujemy większość zadań. Być może... Tak jest, najlepiej zakrzyczeć pewną rzeczywistość. A no, do widzenia w takim razie. Szkoda, że Pan nie chce spojrzeć obiektywnie na to, co się w mieście dzieje i jak dużo zostało zrobione. Dziękuję bardzo. Jeżeli można na koniec, nie, Szanowni Państwo, ja chciałem tylko przypomnieć, że spotkaliśmy się dzisiaj w Światowym Dniu Życzliwości. Mam nadzieję, że przynajmniej część osób pamięta o tym. I myślę, że złośliwości po prostu żadnej stron nie będzie. Natomiast ja chciałem Pana Prezydenta, zresztą może nie Prezydent do tego, natomiast chciałem szkoda, nie pytanie. Szkoda, że Pan nie powiedział na początku spotkania. No też miałem, ale nie chciałem przeszkadzać, Panie Prezydencie. Natomiast mam wielką prośbę tutaj i tu do Pana Prezesa
Łaba, ja również, ja w tej sprawie też interweniowałem, żeby temat, który ten pan, prawie 80-letni, chodzi do z budu i tak dalej, po prostu załatwić. Na koniec. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, podejrzewam, że już się będziemy kręcić w kółko i chyba czas kończyć. Została nas naprawdę garstka, tak? Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja, proszę państwa, raczej patrzę na to, co zostało zrobione w Ciężkowicach w tym roku. Patrzę z dużym optymizmem. Mimo tego, że jest jeszcze sporo do poprawienia, projekty nie są pozamykane i trzeba to zmienić i poprawić. I również z dużym optymizmem pod pewnymi warunkami. Patrzę na rok przyszły, te warunki to jest to, że będziemy mieli uchwalony budżet w kształcie, który zaproponowałem, że nikt mi tych pieniędzy nie zabierze. Bo wtedy oczywiście będzie katastrofa. Jeżeli Rada nie uchwali budżetu albo go zdemoluje, to oczywiście moje deklaracje będą nierealne. Przekonamy się o tym już wkrótce, w grudniu. Ja jestem gotowy do tego, żeby to, co wypracowaliśmy, żeby skutecznie zrealizować, czego świadectwem jest ten rok. Zaplanowaliśmy, proszę państwa, kilkanaście kilometrów dróg, zrobiliśmy w rezultacie więcej w całym mieście. W różnych częściach miasta. To jest w moim przekonaniu, nie wszyscy to zdanie podzielają, spory proces taki modernizacyjny, jeżeli chodzi o te osiedla. I wydaje mi się, że w jednym roku zrobiliśmy więcej niż nasi poprzednicy na tych drogach gruntowych czy na drogach gminnych. Przez wiele lat. A oprócz tego przecież wydaliśmy mnóstwo pieniędzy na potężne projekty inwestycyjne. Potężne. To są setki milionów złotych. Dość powiedzieć, że za ubiegły rok Jaworzno się ulokowało na pierwszym miejscu w województwie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych na infrastrukturę. To a propos tego, co ten pan powiedział, że nic w mieście nie robimy. A na piątym miejscu w kraju. Na ponad chyba 3000 jednostek samorządu terytorialnego, to wydaje mi się, że jest niezła pozycja. Wyprzedziliśmy również bardzo duże miasta. Jest to efekt pracy wielu ludzi. Jest to efekt również cierpliwości państwa, ponieważ wszyscy musieliśmy dokonać pewnych wyrzeczeń. Państwo jeszcze przez jakieś lata brnąc czasami w błocie, i wiem, że jest to ogromnie niewygodne. Mnie też nie jest do końca miło, że czasami państwo narzekają i wiem, że macie rację, że powody do narzekania są, to prawda. Ale z drugiej strony nie chciałbym być w swojej skórze w sytuacji, kiedy byśmy te lata od 2003 do dzisiaj zmarnowali i nie pozyskali pieniędzy unijnych. Byłbym przez państwa bardzo surowo rozliczony z tego. Wystarczy się przejechać kilka kilometrów w jedną, w drugą, trzecią, czwartą i ile tam stron sobie ktoś jeszcze wymyśli, żeby zobaczyć, że nasze miasto się od innych dość mocno zaczęło odróżniać. Tak, ale nie ma parkingu, żeby auto zostawić, jeden chce poobrócić. Proszę państwa, i teraz tak. Czy da się w 10 lat zbudować miasto od podstaw, takie 100-tysięczne? Da się. Gdyby na przykład to było dziesiątki lat temu w takim kraju jak Brazylia zdecydowano o budowie bodajże 300-tysięcznego miasta, wybudowano je od podstaw. Tylko że na to się zrzucił cały kraj. Wydano gigantyczne pieniądze, notabene wybudowano miasto, o którym się dzisiaj mówi, że ono zostało zbudowane zupełnie bez sensu i niepotrzebnie. Czy da się, proszę państwa, czy dało się w naszych warunkach zrobić więcej? To pewnie znajdzie się jakaś rzesza ludzi, którzy powiedzą, oczywiście, że tak, zrobiliście za mało. Ale jestem przekonany, że w przeważającej większości będą to ludzie, którzy się w tych wszystkich meandrach słabo orientują. Ja nie chcę powiedzieć, że oni są gorsi, głupsi, że się nie znają. Nie o to chodzi. Tylko, że jak się popatrzy na jakiś problem, to trzeba patrzeć na niego z wielu różnych stron. Na to, skąd wziąć pieniądze na wkład własny, na to, skąd wziąć pieniądze na oświetlenie, na to, jak sobie poradzić z płynnością finansową, która na przykład w tamtym roku była kiepska, nie z naszej winy, tylko z decyzji ministra finansów, jak pozyskać utracone dochody z różnych tytułów,
Jak sobie poradzić z tym, że państwo nas obciąża wieloma zadaniami, nie dając na to pieniędzy, a czasami je zabierając i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Takich zagadnień jest ogromne mnóstwo. Ja chętnie z ludźmi na takie tematy rozmawiam, bo wydaje mi się, że na ten temat cokolwiek wiem. I współpracuję również z ludźmi wieloma, którzy na ten temat wiedzą czasami znacznie więcej ode mnie z racji doświadczenia wieloletniej pracy. Jeżeli patrzę na to, co zostało zrobione, to w porównaniu do otoczenia myślę, że możemy się zmierzyć niemal z każdym w kraju. Niemal z każdym w kraju. Jeżeli patrzę na to, od jakiego poziomu zaczynaliśmy, a jak miasto wygląda dzisiaj, jaki był stan przygotowań do absorpcji wielkich pieniędzy unijnych, to myślę, że jesteśmy jednymi z najlepszych w kraju. To może trochę brzmi jak autoreklama, ale powiem tak. A może właśnie trzeba się więcej chwalić, żeby ludzie wiedzieli o tym, co się robi, a nie tylko wysłuchiwać ciągle narzekań. Jak to wygląda w praktyce? No to świadczą o tym te rankingi, o których mówiłem. To świadczy to, co możemy sami własnymi oczami zobaczyć. Świadczy to, ile pieniędzy wydaliśmy na infrastrukturę, dzięki czemu mamy chyba najlepiej w województwie zorganizowaną komunikację miejską. Chyba jeden z najświeższych taborów. Rozwiązania, które, proszę państwa, są traktowane przez wielu jako wzorcowe. Przyjeżdżają tutaj ludzie, szefowie spółek komunikacyjnych z całego województwa i się radzą, jak można coś zrobić. Podglądają, uczą się od nas. I to wszystko zrobiła wcale nie taka wielka rzecz. Tutaj pani Krawysza powiedziała, że to, że budżet jest 2 razy większy, to jest zasługa mieszkańców. Oczywiście w jakimś stopniu tak. Ja też jestem mieszkańcem tego miasta. I powiem tak, na przykład na następną perspektywę unijną, moją zasługą będzie to, że dla miasta będzie dodatkowych, taka drobna kwota, 3 miliony euro do podziału. Odnoszę wrażenie, że nikt inny do tego ręki nie przyłożył. Że bardzo wiele milionów złotych przechodziło bez jakiegokolwiek mrugnięcia okiem. Radni, prawie ziewając, podnosili rękę za włączeniem. 10 milionów, 15, 20 różnych kwot. Ktoś na to zapracował. Proszę państwa, i nie ukrywam, że zrobiła to w niemałym stopniu grupa ludzi, którzy w ogóle nie wypinają piersi po żadne ordery. Takich, na których czasami narzekamy, że jak to tutaj ktoś powiedział, że marnują pieniądze i różne takie rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie jest mi przyjemnie, kiedy ktoś mówi, nic nie zrobiliście. Zmarnowaliście ten czas, marnujecie pieniądze. Trochę trudno być prorokiem we własnym kraju, to prawda. To przysłowie ktoś wymyślił, wiedział co robi, wiedział co mówi. Posłuchajcie czasami państwo tych, którzy tutaj przyjeżdżają z zewnątrz, którzy nie byli w Jaworznie przez jakiś czas. Myślę, że taką puentą warto to spotkanie skończyć. Ja jestem w rezultacie z niego zadowolony, bo ja chętnie słucham uwag mieszkańców. Uważam, że jest ich wiele racji. Że czasami faktycznie natrafiliśmy na minę i ciągle na niej siedzimy, to a propos Ruszowickiej, co nie znaczy, że nie chcemy z niej zejść. To nie znaczy, że nie chcemy tej miny rozbroić. Mimo różnych narzekań, ja akurat na Ciężkowice patrzę w takich kategoriach. Zmiany planu zagospodarowania, które spowodowało, że w Ciężkowicach przybyła ogromna ilość terenów pod zabudowę mieszkaniową. Pieniądze z tego wpłyną do kieszeni czyjej? Mojej? Nie. Do kieszeni tych ludzi, którzy tutaj mieszkają i których wartość majątków dzięki tym wzrosła bądź wzrośnie radykalnie. Prawda? Że Ciężkowice to są potężne inwestycje w infrastrukturę właśnie tą kanalizacyjną.
że ten plan modernizacji dróg gruntowych poszedł moim zdaniem koncertowo w tym roku. Że się udało z Państwem porozumieć, że dzisiaj się o to, co trzeba zrobić w następnym roku, w ogóle nie kłóciliśmy, zauważcie Państwo. Były propozycje różnych dodatkowych rzeczy, ale nikt się z nikim nie kłócił. Wszyscy w sumie zaakceptowali tą propozycję. Ja nawet tutaj widziałem uśmiechy tych, którzy powiedzieli super, że jest jakaś tam droga dodatkowa. Ja bym się tego trzymał. Jeżeli mi Państwo wierzą, to jeśli nie nastąpią jakieś zmiany, o których mówiłem, takie niekoniecznie dobre, polityczne jakieś złe zmiany, to spokojnie możecie patrzeć Państwo na to, co się zdarzy w roku 2014, bo wiem, z kim pracuję. MZD-iem i przygotowanie do tego, co robimy dzisiaj, uratowawszy po drodze spółkę, która była na granicy bankructwa, powoduje, że mam bardzo silną, dobrze zorganizowaną grupę operacyjną do wykonywania takich zadań. Zorganizowaliśmy się bardzo dobrze. Kwestia jednego. Pieniędzy. Drugiego. Odpowiednich warunków atmosferycznych, no bo jak na przykład będzie lało przez 3/4 roku i wszystko rozmięknie, to będzie nam trudno. Ale jeżeli te dwa czynniki będą, proszę Państwa, spełnione, jeżeli będę mógł spokojnie pracować, to po prostu to zrobimy. I zaproponujemy na następny rok, na 2015, kolejne rzeczy. W tym roku cieszyliśmy się z tego, że w budżecie obywatelskim udało się rozdysponować fajne pieniądze na rzeczy, które sobie sami wybrali ludzie. Na następny rok zaplanowałem kolejny raz kwotę 2 milionów złotych. Znowu będą jakieś tam kolejne propozycje. To jest ukłon dla Państwa, żebyście się Państwo poczuli też u siebie gospodarzami. Cieszmy się tym, co osiągnęliśmy, moim zdaniem, w dużej mierze wspólnie. Bardzo Państwu dziękuję, dobranoc i do zobaczenia.